Cześć, cześć, witam Ciebie. Zaczynam dzisiejszy webinar. Proszę dać znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Jest gorąco, serwery się stawiają, powinno wszystkim starczyć. Widzę, że te serwery stawiają się z taką prędkością, jaką nigdy w życiu jeszcze nie widziałam. Więc będzie dzisiaj wesoło, będziemy aktywnie pracować, a w międzyczasie właśnie daj znać, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy możemy ruszyć z dzisiejszym wydarzeniem. Czekam na twoje odpowiedzi. Prawdopodobnie mamy takie delikatne opóźnienie, więc w międzyczasie będę opowiadać dalej. Więc tak, dzisiaj mamy po raz pierwszy Data Workshop Data Science Masterclass. Co to jest? Właśnie wymyśliliśmy sobie, że fajnie byłoby zrobić taką inicjatywę, że nie tylko na webinarach opowiadam i pokazuję, jak można zrobić, tylko wspólnie ze mną możesz pokodować. I to akurat wymaga bardzo dużo różnych rzeczy przygotowawczych, takie mega duże wyzwania. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o takie szybkie stawianie serwera w jednym momencie, więc tutaj dużo staraliśmy, ale też widać, że po prostu musimy pewne rzeczy jeszcze uwzględnić. Mam nadzieję, że się wyrobimy z czasem, więc będzie dobrze. A więc czekam na informacje zwrotne, czy mnie słychać, czy mnie widać. O, słychać, widać, wszystko dotarło. Dobra, to lecimy. Jaka agenda jest na dzisiaj? Więc tak, poznamy się, zrobimy to bardzo szybko, żeby za bardzo nam nie przyciągnęło się. Później temat z dostępami, hasło, nie hasło, te wszystkie rzeczy, jeżeli coś nie działa, to gdzie się zwrócić i tak dalej, i tak dalej. Później będzie wprowadzenie do tematu, też tak w miarę szybko, ale tak, żeby każdy wiedział, co my w ogóle robimy, po co robimy i tak dalej. Też raczej będzie w miarę krótka. No i później jest ta najciekawsza część. Właściwie kodujemy, później co robimy? Kodujemy, a później co robimy? I jeszcze raz kodujemy. Po co? A po to, żeby właśnie dostać namacalny, fajny wynik już pod koniec tego wydarzenia. Plan jest taki, że za 2 godziny powinno się udać wyciągnąć pewne fajne wnioski, spróbować przygotować taki pewien prototyp, który potrafi już nawet się obronić biznesowo. Również przygotować siebie, a co dalej, żeby nie zostawiać siebie z tym, że coś zrobiliśmy, dalej nie wiadomo co i jak. Będą pewne inspiracje, dosłuchaj do końca, zobaczyć, co dokładnie mam na myśli. Teraz kilka słów o mnie i o Data Workshop. Jestem Władimir Aleksiejczenko, jestem praktykiem, zajmuję się uczeniem maszynowym głównie przez ostatnie 8 lat, chociaż przez 12 lat zajmowałem się programowaniem, więc wyprowadzam się z tego środowiska programistycznego. 3 najważniejsze liczby, ponad 500 projektów już wdrażyliśmy, ponad 500 modeli, moim zdaniem, wdrażyliśmy na produkcję. I to jest ważne, bo to jest na produkcję, że te modele faktycznie się kręciły na produkcję jakiś tam czas i zarabiali na siebie. Już przeszkoliliśmy ponad 1000 osób w ramach płatnych naszych kursów i ponad 10 tysięcy przy różnych takich inicjatywach, jak na przykład ta. Więc podejrzewam, że dzisiaj będzie plus 500 albo nawet plus 1000. Zobaczymy, ile osób ostatecznie się dołączy. Również nagrywam podcast Biznes Myśli. Jeżeli tak się stało, że nie kojarzysz ten podcast, to w sam czas go skojarzyć. I tak przy okazji jeszcze wspomnę tak dokładniej, gdzie pracują nasi absolwenci, m.in. Google, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Cisco, Nokia, Motorola, Adobe, Ryanair, UBS, Revolut, Santander, Red Tube House i wiele jeszcze innych takich większych lub mniejszych instytucji. Więc o mnie już też w miarę sprytnie powiedziałam, w miarę szybko, więc to nie powinno zajmować nam zbyt dużo czasu, a teraz przechodzimy do Ciebie. Aha, to powiem jeszcze, jeżeli chodzi o mój LinkedIn, tam nad moim zdjęciem jest. Bardzo gorąco Cię zapraszam. Bardzo chciałbym zobaczyć też Ciebie w gronie moich kontaktów, bo wierzę, że skoro tu jesteś, to oznacza, że jest osoba, z którą chciałbym się co najmniej poznać, a może zrobić coś fajnego jeszcze. Dobra, teraz o Ciebie. Więc chciałbym poznać, kim Ty jesteś, mój drogi słuchaczu, człowieku. I tutaj jest taka macierz, która składa się z 4 możliwych kombinacji. Mam nadzieję, że to nie jest aż takie skomplikowane, żeby teraz się znaleźć. I to jest takie też pierwsza rzecz, którą chcemy wspólnie zrobić. Zobacz, na osi X mamy albo jesteś poza branży IT, albo jesteś w branży IT. A na osi Y jesteś osobą początkującym w tym czymś. Albo w IT, albo właśnie nie w IT, albo jesteś osobą już po taką bardziej doświadczoną, albo bardzo doświadczoną. I jako przykład, na przykład 1 to są osoby, które poszukują na siebie, studenci, albo osoby, które, no właśnie, poszukują na siebie, tak to nazwijmy. 2 to są osoby, które są dobre, ale w czymś innym niż branża IT. No, lekarz, finansista, analityk. No, analityk gdzieś jest na pograniczu, ale powiedzmy taki analityk, który niekoniecznie wprost dotyka IT, bardziej gdzieś tam na pograniczu. Sprzedawca,
і так далі. Зараз, якщо ходить о чворечка, то є чоловік, який зачина свою пригоду з IT, або студент, який студіює, наприклад, інформатики, ну, або програміст, тестер, data scientist теж тут якнайбільше пасує. Такі позиції джуніори, або десь там вашні початкуються. І троєчка – це особа з IT, досвідчена особа, наприклад, програміста Java, Ruby, C-Sharp, якісь там інші речі, тестер, теж якнайбільше Data Science, ML може бути. Więc спробуємо відповідати, де є. 1, 2, 3, 4. І власне так трохи дуже мовив, що мав ще казати відповідати. Ну і бачу, так. Ну файні, файні, цікаво то є. Чворечка була. Я теж вияснюю в скруті, для чого о то питам. Питам для того, не для того, що któраж позиція є найліпша, бо завжди хтось має щось ліпшого або гіршого, але ідея така, що ми завжди виходимо з сторони моцних сторон, що неважно, в якому позиції є, і так всюди є моцні сторони. Наприклад, та позиція 1, так, яка видається, що і не в IT, і тепер зачинимо, і так далі, і так далі. Ну, то есть позиція така чиста картка, więc так направду, що зачнеш вихвитувати найбільш значущі речі, то буде швидше цей програм написати, бо ще не маєш інших зіпсутих програм, więc та позиція потім виконує дещо виграна. Як ти досвідченим програмістом, то теж є інші речі виграні. Наприклад, ладві собі порадиш, наприклад, з Python, а якщо ти програмістом ще Python, ну, то ще швидше вийдеш до бранжі. Więc так направду, з кожного пункту, який тут є, можна вибрати в такий спосіб, аби швидше почати діяти. Хоча, може би, теж тобі обжмяло, що в кожному пункті є своя власна стежка, яку треба пройти. Видів там досить дуже двоєче, чи то сина особи, які правдоподобно власне розважаючи перебранжовувати. Було теж трохи теж було троєчок, чворечок, він видно, що теж люди з IT. Особи, які хочуть ще перебранжовувати, теж файні повідять, що є якась бранжа. Як тій бранжа додаш ще ML, то звикли буде така бранжа ще більш інноваційна, чи є дуже шанс, що будеш ще ліпший, ще міцніший, ніж зараз. Добре, зараз лічимо далі. Середовисько. Так як повідав на початок, тут заінтересування є дуже тим видаженням, що я ще дуже тішу. Więc część осіб мусила спробувати там раз чи два рази. З того, що відділа, теж рушили ми власне пів години вчесні з тим видаженням, щоб за всім ще виробити. Тож перед розпочинком награння відділа, що більшість серверів вже встала. Там було понад 200 осіб, значить понад 200 серверів вже стоїть ще кренцю. Але в тому моменті, як мої по мені, ти саме ще поставила, więc якщо так ще стало, що в твоєму випадку ще, ну, ще не діяло щось, то повтори просто. А якщо ти не віриш, що маєш зробити, то чи тлумачим. Забач. Входиш по той адрес master.dataworkshop.eu і наступне будемо діяти власне з Джупітером, чи там можеш побачити Джупітер. Зараз можемо ще зробити кілька кроків попри таких помінзи. Вчора всі достали такі емейли, ну, або дійсно, там, хто як. І там був такий бахатер. Як ти такого бахатера побачилось, то означає, що вже маєш сесію залогована. І часом був бахатер без котка, часом з котком. Мовиться, що хтось мав бахатера з котком, то буде мав дійсно більше щастя. Забачимо. Він, мав надію, що теж акурат теж мав з котком. Якщо то бачилось, то супер. Якщо акурат оминув той бахатер, то, може, в тій хвилі то не є найважніше. Найважніше є те, що входиш по той адрес, і там треба вписати логін і хасло. Та всі інформації маєш на своїй скринці почтової. Якщо так ще стало, що то не трапило до інбокса, десь там, наприклад, до іншого каталогу, то треба перенести того іншого каталогу до інбокса, додати до воркшоп hello.workshop.eu до контакту, тобто буде трапити в властиве місце завжди. Якщо там теж нема, то за хвилю теж повім, що маєш зробити. Натомість, якщо все є, і бачиш такий екран, бачиш той адрес, який ти вписуєш, і потім, як впишеш, залогуєш, то бачиш власне два, ну там третій каталог акурат не потрібно, але бачиш input і notebooks, то це означає, що є супер. Можеш ще утішити, можеш ще раз усміхнути, можеш повідати, так, я там супер, я там бахатером, який лечить власне в космос і робить файні речі. Якщо десь тут ще в якомусь кроку ще згубилось, то зараз Бен теж покаже, що можна зробити і як можна ще вспірати навзаєм. Więc все вияснює. А в міжчасі власне особи, які вже то виконали і зараз ще зацікавляються, що мають зробити, то найліпший момент, аби власне клікнути на пшті subscribe, такий червоний, і дзвонечок, дякую тому всім найцікавшим, які відбуваються в рамках Data Workshop і трафляють на YouTube, будуть дочерять до тебе. Зараз кілька слов на темат Telegram теж спомнеш. Telegram – це такий файний канал, де достачаємо найфайніші речі, więc доманчуйся. Кілька слов на тему Slack.
Pierwsza rzecz. Mamy takie narzędzie jak Slack, właśnie za chwilę go pokażę, ale po co to narzędzie? Po to, aby się wspierać nawzajem. Zobacz, ja tu będę pisać, kodować i tak dalej, ale zawsze może być tak, że czegoś nie wiesz, czegoś nie usłyszałeś. Ja będę się starać naprawdę mówić maksymalnie wyraźnie, też jakoś szczególnie nie przyspieszać, powiedzmy nie tak, jak to robię zwykle. Ale z drugiej strony, no może tak być, że ktoś coś nie usłyszał i to jest normalne. To jest normalne, że czegoś nie rozumiesz, nie usłyszałeś. Więc co zrobić wtedy? I wtedy właśnie wykorzystujemy moc naszej społeczności w ramach Data Workshop, a mianowicie mamy Slack i tam można zadawać pytania. Mało tego, tam są osoby i bardziej doświadczone, i mniej doświadczone, więc liczę na to, że dostaniesz odpowiedź prawie w czasie rzeczywistym. Też bardzo proszę Ciebie, jeżeli widzisz jakąś pytanie, na które możesz powiedzieć, to koniecznie na to pytanie odpowiedź. Też poprosiliśmy naszych absolwentów, czyli osób już bardziej doświadczonych, czyli po naszych kursach, żeby też się dołączyli. Oni mają takie gwiazdeczki w stories, tam w komentarzu napisane, więc jeżeli widzisz, to też śmiało pytaj, dostaniesz odpowiedź. I jeszcze przed Slackiem wspomnę o takich kilka zasadach, które w sumie my cały czas powtarzamy w innych naszych webinarach, ale teraz tylko przypomnę o tym. Zasada numer 1, zasada 4K to jest takie umiejętności, które warto rozwijać i będziemy dzisiaj też ich próbować rozwijać, czyli krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kolaboracja. Wszystkie te cztery dzisiaj chcemy również uruchomić u Ciebie, kiedy zaczniemy pracować nad problemem. I reguła 80-20, ona w uczeniu maszynowym jest bardzo i to bardzo potrzebna. Ona jest konieczna, bez tego po prostu ciężko jest pracować. Mało tego, dzisiaj właśnie to, co chcę pokazać, to nie będę Ci pokazywać, jaki ML jest trudny, że tam jakaś matematyka jest skomplikowana pod spodem. Nie, tego w ogóle nie będzie dzisiaj. Będę Ci pokazywać, że jest jakiś problem i chcemy ten problem jakoś sobie rozwiązać. Czyli musimy sobie cel postawić, metrykę sukcesa i będziemy sobie z tym jakoś radzić. I reguła 80-20 mówię, że chcemy wykonać, zrobić wysiłek na 20%, a dostać wartości na 80%, czyli zrobić mniej, aby dostać więcej. Brzmi tak dość magicznie, ale zwykle jak człowiek robi, nie myśląc o tym, zwykle robi na odwrót. Robi tak dużo, a dostaje tak mało. Jak często masz w swojej pracy, że przychodzisz do pracy, cały dzień coś robisz, 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 wychodzisz, a masz poczucie, że nic nie jest zrobione, ale przez 8-10 godzin nawet nie miałeś czasu, żeby coś zjeść. No to co się dzieje? No właśnie, to jest ten problem, który czasem mamy i to nie jest trywialny problem i z nim będziemy dzisiaj też patrzeć. Dobra, ze Slackiem. Zaraz będę to pokazywać, ale na razie tak wstęp. Czyli używamy narzędzia Slack. Jest tam pokój Data Science Masterclass. Tutaj jest link, jak widzisz, ten link jest na dole podpisany, bit.ly/master. Jak to wpiszesz, to od razu będziesz przekierowany w odpowiedni ten pokój i w tym pokoju właśnie odbywa się cała komunikacja. Ja teraz właśnie idę sobie tutaj, zobacz, to jest tutaj Data Science Masterclass. Jeżeli nie widzisz tego pokoju, to właśnie tutaj można, tutaj jest channels, klikasz na plusika, a w channels dajesz sobie Data Science Masterclass. Druga rzecz, bardzo ważna i istotna. Piszmy w wątkach, żeby to był porządek, żeby po prostu to się nie rozlazło w czasie, więc piszmy w taki sposób, że powstaje jakiś temat i tutaj jest właśnie ten temat taki na górze i potem pojawiają się komentarze. No na przykład, jeżeli masz problemy z serwerami, to tak, wątek dla problemów z serwerami. Na przykład takie coś. I tutaj piszesz na przykład komentarz. U mnie jest problem z... No i tam powiadasz czym. Na przykład nie mogę zalogować się, nie mam logina, hasła itd. I tutaj będziesz dostawać odpowiedzi. Między innymi Ula będzie tutaj wspierać. Zresztą zrobię to wolniej trochę, żeby ty też zobaczyłeś. Jak widzisz taką gwiazdeczkę, to oznacza, że to właśnie absolwent, absolwentka kursu. Więc jak sobie wywołasz, to tutaj możesz się spodziewać na coś. Zwróć uwagę, że będzie jeden wątek na temat, żeby to po prostu trzymać w jakichś takich w ramach no pewne organizacji, żeby też tutaj cały czas była z nami przez to całe wydarzenie. Myślę, że jeżeli chodzi o Slack, to też będą takie zadania, takie na bieżące, które będziesz wykonywać samodzielnie, czyli nie będę tylko ja kadować, tylko będę Cię też inspirować, też będziesz kadować i później będziemy się wymieniać, kto co wymyślił, może coś fajnego ktoś wymyśli, tak czy owak, no i w ten sposób będziemy wspólnie radzić. Dobra, to o Slacku już powiedziałam wszystko, co chciałam na początek. Teraz na temat, zobaczmy, czy jakieś pytania są tak na szybko. Dobra.
Widzę, że część osób jeszcze, właśnie ktoś napisał, DOS ataka, no trochę tak jest, właśnie nagle jak przychodzi tyle osób, tam tyle serwerów musi stać, więc ono musi się pokręcić, więc spokojnie, spokojnie, jeszcze nie zaczęliśmy, to było w miarę do przewidzenia, że takie rzeczy będą, być może trzeba było godzinę założyć, no dobra, no będziemy kolejny raz jakoś inaczej robić jeszcze ten wstęp, ale tak czy owo, ktoś tam się kręci, to powinno się stać, więc większość osób już z tego, co ja obserwowałem przed rozpoczęciem, już miała dostęp. Na razie jeszcze tłumaczę, co ma się stać, więc spokojnie, niech to się rozgrzewa i zaraz tam wrócimy i będziemy to przerabiać. Teraz tak, jak działa uczenie maszynowe? Część z Was już prawdopodobnie wie, no bo widziałem, że też były osoby, które zapisywali się, mieli role data science ML. Część prawdopodobnie nie wie i teraz oczywiście nie będę powiedzieć przez 10 godzin, o co chodzi, tylko muszę wyjaśnić takie bardzo fundamentalne rzeczy, a mianowicie co to jest X i co to jest Y, bo z tym X i Y będziemy pracować i chciałbym, żeby przynajmniej ta rzecz dzisiaj była dla siebie oczywista i zrozumiała. Zobacz. W uczeniu maszynowym mówimy takie coś, że przynajmniej w tym klasycznym uczeniu maszynowym, że mamy takie macierze. I macierz to jest taka tabliczka, taka jak w Excelu masz tabliczkę. I tam masz wiersze i masz kolumny. I teraz każdy wiersz czasem się nazywa jako wiersz, czasem się nazywa jako obiekt. To jest coś albo ktoś, co chcemy, albo kogo chcemy analizować. Teraz masz taki obiekt, na przykład tutaj jest taki człowiek. I ten człowiek ma pewne charakterystyki, jakoś można go opisać, albo ile ma lat, albo na przykład jakieś zachowanie, tak dalej. Na przykład możemy opisać tak, ma wzrost 175 cm, waga 70 kg, płeć mężczyzna, wiek 40 lat, edukacja technikum, stan cywilny, żonaty, hobby telewizor, takie też czasem hobby jest niestety, no i zarobki mniej niż 50 tysięcy złotych. I to zarobki w tym przypadku to już nie jest cecha opisująca, chociaż w pewnym sensie też jest, ale to jest taka szczególna cecha opisująca, którą nazywamy zmienna docelowa. Czyli w praktyce to oznacza, że to jest to, co chcemy sprognozować jako model. Czyli de facto chcemy po tych opisach, które były wyżej, nauczyć się, żeby zgadnąć tą odpowiedź, która jest na dole. I to jest taki pierwszy wiersz, taki obiekt. Drugi wiersz, no to trochę inny już dany, mamy wzrost 168 cm, waga 58 kg, kobieta 35 lat, edukacja wyższa, mężatka, hobby podróż, no i w jej przypadku mamy zarobki ponad 50 tysięcy złotych. No i masz takich dwa obiekty. Teraz wyobraź sobie, że jakby chcemy to pokazać w postaci tabelki, bo za chwilę będziemy te tabelki wczytywać, bo w Twojej głowie to było takie bardziej trójwymiarowe przynajmniej, albo może więcej wymiarów to można zawsze dodać. Wyobraź sobie, że mamy ten pierwszy obiekt, który tutaj opisaliśmy wyżej, no i zobacz, jak on jest w tej naszej tabelki. Mamy tam wzrost, mamy wagę, płeć, wiek, edukacja, stan cywilny, hobby, no i zarobki. W tej chwili te zarobki, oni są w tej samej tabelki, ale powiedziałem, że to jest szczególny rodzaj informacji, to jest nasza zmiana docelowa albo odpowiedź. To jest to, czego my chcemy się nauczyć. I to jest właśnie ten pierwszy wiersz. Drugi wiersz, tu mamy podobną historię, czyli mamy informację o obiekcie, poszczególne kolumny, wszystkie te cechy, które wymieniliśmy i zarobki, które chcemy prognozować. I teraz wyobraź sobie, że teraz nie mamy dwa wiersze, mamy na przykład tych 100 tysięcy albo 5 milionów, ale jest to samo, czyli mamy te same kolumny, czyli ten sam sposób, który reprezentuje te obiekty i odpowiedź. Przy czym zwróć uwagę, że jeżeli chodzi o poszczególne kolumny i wartości w tych kolumnach, to nikt nam nie gwarantuje, że zawsze te wartości będą uzupełnione. Czyli to oznacza, że czasem na przykład obiekt trzeci może mieć brak wartości w kolumnie waga albo w kolumnie wiek. Tak też może być. Prawda? Ale na przykład nie może mieć brak wartości w kolumnie zarobki. Dlaczego nie może? No w sumie wszystko może być w naszym życiu, ale to jest trochę bez sensu. Znaczy, my mamy jakiś obiekt, ale nie wiemy, jaka jest odpowiedź. Ewentualnie taki obiekt możemy użyć troszkę później, aby sprognozować. Ale jeżeli mówimy o uczeniu nadzorowanym, z tak zwanym nauczycielem, to właśnie na tym polega ten nauczyciel. Czyli nauczyciel to jest odpowiedź, która mówi, że przy takich opisach, przy takich charakterystykach odpowiedź jest następująca. Dobra, mam nadzieję, że to wyjaśniłem, ale z drugiej strony zwróć uwagę, dzisiaj mówimy o innym problemie, za chwilę go wyjaśnię, ale chciałbym, żeby w Twojej głowie było zrozumiałe, że tak naprawdę mimo tego, że problemy się zmieniają, to podejście, jeżeli chodzi o ML, jest bardzo, bardzo podobne. Czyli próbujemy to sprowadzić do tabelki, w której są wiersze, kolumny, które opisują te poszczególne wiersze i jedna z kolumn, albo więcej, no zwykle jeden na początek, to jest nasza odpowiedź.
No pięknie, dobra, no to już wiele wiesz. Teraz już sam czas, żeby się dowiedzieć, czym jest x i czym jest y. Więc jeżeli mówimy o x, to się nazywa macierz cech albo tablica cech, jakkolwiek tam je nazwać. Czyli te wszystkie nasze obiekty, które mieliśmy, zbieramy w taką tabelkę, czyli jeden wiersz, jeden obiekt. No w tym przypadku na przykład 7 obiektów mi się zmieściło na ekranie, ale pamiętaj, że to będzie raczej w tysiącach, albo w setkach tysięcy, albo nawet jeszcze bardziej. No i poszczególne kolumny są nasze poszczególne opisy, albo w uczeniu maszynowym mówimy o tym cecha, albo feature. Tak, po angielsku. I teraz inna kolumna to jest nasza odpowiedź. Ona jest zwykle mówi się, że to jest wektor. Dlaczego wektor? No bo jest po prostu jedna kolumna, więc to jest wektor, a macierz no to jest wiele jakby wektorów, prawda? I teraz to, co jest to ważne, to macierz to on zwykle nazywamy dużym x, czyli jak zobaczysz duży x, to twoje głowie powinno od razu powiedzieć, aha, x to oznacza, że to są wszystkie moje obiekty z opisami tych obiektów. I przez to, dlatego to jest x duży, bo to jest macierz, a y to jest nasza odpowiedź. No to jest aż tak proste i właśnie to chciałem, żeby w twojej głowie już się zakodowało. I to jest taki minimum, który dzisiaj musimy mieć, żeby ruszyć z tym wszystkim. Będziemy używać między innymi scikit-learn, chociaż będziemy też używać takie modele jak ggbus, ewentualnie cadbus, jak ktoś zdąży. I scikit-learn ma takie bardzo przepiękne API. To API wygląda tak prosto, że on naprawdę zachęca na początek, żeby zacząć się z tym wszystkim działać. Owszem, tam są swoje niuanse i szczegóły, żeby później robić to dobrze, ale trzy najważniejsze linijki kodu, które w twojej głowie powinny też być zrozumiałe. Pierwsza linijka kodu to jest miejsce, kiedy pojawia się model. Co to jest model? Być może w ogóle nie wiesz i to nic ci nie powinno zaszkodzić. Zobacz, model to jest pewien przepis, który chcemy osiągnąć, patrząc na nasze dane i odpowiedzi. Czyli mówiąc tak trochę inaczej, my chcemy w jakiś sposób znaleźć takie połączenie, takie korelacje, podkreślę słowo korelacje, takie korelacje albo zależności między tymi zmiennymi naszymi albo cechami, które mamy na wejściu, tak aby zgadywać coraz lepiej odpowiedź. Czyli mamy odpowiedź prawidłową, a model próbuje zgadnąć. Mamy dwie odpowiedzi, prawda? Czyli prawidłowe i ta, którą model próbuje zgadnąć. I następnie próbujemy znaleźć różnicę albo tam jakieś inne transformacje, żeby ten błąd był jak najmniejszy. I właśnie na tym polega to uczenie. I to jest ten drugi krok, który ty masz. Model.fit. To jest moment, kiedy model się uczy. Co to znaczy się uczy? Jaki jest wynik tego uczenia się? Uczy się to oznacza, że przegląda te wszystkie dane, które ma na różne sposoby. W tej chwili dotykamy różnych modeli. Pomyśl o tym, że to jest taka czarna skrzynka. Na początek to jest wystarczające. On przegląda te wszystkie zależności, które ma w naszych danych. Czyli ten nasz x, tak? Ten nasz taka macierz. I odpowiedzi nasz y, on to przygląda i próbuje dopasować swoją wiedzę albo takie zależności wewnątrz tego black boxa, czarnego pudła w środku, w taki sposób, aby jak najlepiej zgadywać naszego y. Jaki jest wynik model.fit? Wynik jest taki, że powstaje właśnie doświadczenie albo taki model, który potrafi już prognozować. I trzecia linijka, którą tu widzisz, to jest właśnie sytuacja, kiedy model już jest wytrenowany, czyli posiada pewną wiedzę, pewne doświadczenie. I wtedy przekazujemy sam x, zwróć uwagę, przekazujemy sam x, czyli już nie dajemy odpowiedzi, tylko bierzemy już takie obiekty, których mamy informacje opisowe, czyli cechy, ale nie mamy odpowiedzi. I właśnie chcemy, aby model nam tą odpowiedź zwrócił. Właśnie dlatego masz tam y-pred, czyli y-pred to jest to, co model zwrócił. To są takie trzy magiczne linijki kodu, które gdzieś tu będą pojawiać się regularnie. Owszem, tam później to będzie się dodawać różne rzeczy i tak dalej, ale na początek to wystarczy, aby z tym wszystkim ruszyć. Kilka słów na temat problemu, który będziemy dzisiaj rozwiązywać. A mianowicie tak, dzisiaj dotkniemy się problemu związanym z prognozowaniem cen nieruchomości. Przy czym to będzie dość ciekawa rzecz, bo w uczeniu maszynowym Data Science zawsze jest taki problem, jak rozpoczynasz nowy projekt. My jako Data Workshop regularnie wspieramy różne firmy, tak jak powiedziałem na początek, i ja akurat jestem wdzięczny temu, bo dzięki temu dostaję różne sygnały, inputy, różne problemy i różny sposób myślenia o tym wszystkim. I potem zaczynasz dostrzegać takie wspólne elementy, wspólne kawałki. Ale zwykle widzisz to tak, że zawsze jest jakiś problem. Problem polegający na tym, że czegoś nie wiesz, czegoś nie rozumiesz. Właściwie zawsze jest tak, że większość rzeczy nie wiesz. Na przykład nie wiesz, przykład. Jest jakiś problem związany z medycyną. Ja na przykład nie jestem lekarzem, prawda? No i teraz musisz jakoś tutaj tym wszystkim się ogarnąć i możesz zrobić tak, że pójdziesz na uczelnię, przez 5-6 lat będziesz studiować i dopiero potem będziesz próbować to rozwiązać. No, czemu nie? Ale z drugiej strony jednak chcemy myśleć jako 80-20. O tym powiedziałem na początek. To są nasze takie zasady gry. Więc spróbujesz sobie jakoś poradzić, czyli zdajesz sobie sprawę, że nie wszystko musisz rozumieć. To jest bardzo ważne. W ogóle my tak naprawdę mało czego rozumiemy. Swoją drogą polecam posłuchać setny odcinek podcastu Biznes Myśli, o tym tam więcej mówię. A teraz bardziej wracam do czegoś innego.
Tak, dobra, kilka słów na temat właśnie tej nieruchomości, jeżeli chodzi o problem. Mówiliśmy przed chwilą o takich obiektach, jeżeli chodzi o ludzi i tam były takie opisy jak wiek, płeć i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku mamy obiektem jako nieruchomość. Jakie mogą być opisy? No mogą być przeróżne. Taka pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to na przykład powierzchnia. W naszym przypadku powierzchni nie będzie, żeby nie było zbyt łatwo. Natomiast będą inne opisy, na przykład będą takie informacje na temat ukończenia tej nieruchomości, rodzaj konstrukcji nieruchomości, jakaś dzielnica, jakieś tam daty publikacji, albo kto to publikował, czy osoba fizyczna, czy agent, na temat bezpieczeństwa, jakie rodzaje tam są bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc sporo ciekawych rzeczy tam można znaleźć, tych cech tam trochę jest, będziemy pracować, więc będziemy z tym pracować. I w tym przypadku naszym X-em już nie jest na przykład płeć, wiek czy tam coś, tylko w naszym przypadku X-em są to właśnie poszczególne atrybuty, które pisałem. I inna jeszcze rzecz, bo chciałem zrobić, bo zresztą to już robiłem w ramach konkursu na praktyczne uczenie maszynowe od podstaw. O tym kursie jeszcze wspomnę, bo to jest dość ciekawa historia. Też powiem, dlaczego dla Ciebie to jest ważne usłyszeć o tym, bo tam jest pewna niespodzianka na koniec. Natomiast myślałem w taki sposób, co ja mogę zrobić z takim problemem, żeby to nie było zbyt proste. Czyli jak mogę skomplikować albo częściowo zasymulować sytuację, że ty dostajesz coś, czego nie wiesz i musisz sobie jakoś z tym poradzić. No i myśliwym. I pomysł polegał na tym, że to są dane o nieruchomości, tylko w jakim mieście, właśnie w jakim mieście. To są dane o nieruchomości z Moskwy. Czyli tam w sumie sporo rzeczy jest przetłumaczonych na angielski, chociaż w sposób taki automatyczny, więc czasem to jest dość śmieszne się zrobiło. Ale są czasem właśnie literki albo cyrylice, którą być może niekoniecznie kojarzysz. I to jest dobrze. I to jest dobrze, bo to właśnie powinien być taki stan, kiedy musisz sobie jakoś z tym poradzić. I będziemy Cię też w tym wspierać, ja też Cię będę podpowiadać, co zrobić, kiedy czegoś nie rozumiesz, ale mało tego, nadal możesz wyciągnąć pewną wartość. No dobra, jakieś pytanie ewentualnie, zobaczymy, co tu się dzieje. Tak. Widzę, że pomału tutaj się rozpędzamy, to lecimy. Nie ma co, bo ma być live coding, więc nie ma co tutaj za bardzo. Tak, ja trochę tutaj powiększę, żeby to było bardziej widoczne przede wszystkim dla Ciebie. Nie wiem, czy jeszcze, żeby też nie przesadzić przypadkiem. Więc to, co zakładam w tej chwili, to widzisz mniej więcej taki ekran, który ja widzę u siebie. Więc tam jest input i notebook. Teraz to, co masz zrobić, uważaj. Krok pierwszy. Klikamy w folder notebooks. A, muszę ten serwer też pewnie uruchomić. Mam nadzieję, że teraz mi ze sobą starczy, bo jak mi jeszcze nie starczy ze sobą, to będzie ciekawe. No dobra, to niech się ładuje w tak zwanym międzyczasie. Ja może wrócę na chwilę do tego problemu i jeszcze powiem kilka ciekawostek związanych z tym problemem, o którym będziemy mówić. Więc tak jak powiedziałem, w tym przypadku nie mamy powierzchni i ta powierzchnia to była taka świadoma decyzja, aby to ująć, zdjąć. Druga rzecz, co będziemy prognozować? My będziemy prognozować cenę nieruchomości, czyli ceny. Tam pojawi się taka kolumna, którą za chwilę będziemy poszukiwać, coś w rodzaju price, ale ta cena jest w rublach. I teraz był taki problem, że po prostu było za dużo zer. I teraz, żeby tych zer nie było aż tak dużo, bo to jest takie nieprzyjemne, kiedy no, można się zgubić w tym wszystkim. Więc to, co ja zrobiłem, to obciąłem aż 6. Czyli jak masz jedynkę, to tak naprawdę de facto masz nie jedynkę, a milion. Prawda? Czyli zamiast jedynki masz tak naprawdę milion. I teraz, jeżeli masz na przykład tam 3000, to oznacza, że to jest 3000 plus milion, czyli 3 miliardy. Tam taka cena też za chwilę się pojawi. I teraz, jak to można skonwertować w miarę na złotówki? Tak w miarę, żeby to było w miarę przybliżenia, to przez 20. Czyli na przykład, jak masz milion, na przykład taka wartość, to dzielimy 20, to mamy tak, mamy 50 tysięcy, prawda? Czyli jak masz jedynkę, to oznacza, że około 50 tysięcy złotych. Dlaczego chcesz to wiedzieć? No fajnie było umieć jakoś takie rzeczy również zinterpretować. Dobra, to ja w takim razie też popatrzę tutaj, czy... Tutaj się startują te rzeczy. Chwilkę. Dobra, tutaj widzę, że mi się startuje jeszcze przez moment. Dobra, to niech się startuje. Proszę dać znać, czy u Ciebie serwer wystartował już. Tak, jeszcze zobaczę na Slacku, co się dzieje przy okazji. To w sumie nie jest aż tak duże. Większość osób tutaj ruszyło. No to pięknie, no to pięknie. Dobrze, to w takim razie, tutaj widzę, ktoś ma 500. 500 to tam trochę inaczej trzeba rozwiązać. Teraz tak, jeżeli chodzi o te rzeczy, które trzeba wykonywać, to trzeba się zalogować. Dobra, to może dajcie mi chwilkę, może to inaczej. O, Slack działa. Trochę inaczej zaraz to zrobię.
To dosłownie minutkę i już wracam. Wracajmy z tym materiałem. Widzę, że część osób tutaj jeszcze jest troszkę zakalikowanych, więc stoję gdzieś tam również kolejkę, ale żeby długo nie stać i nie trzymać reszty, bo większość osób już ma, uruchomiłem to inaczej, więc tak. Masz mniej więcej taki obraz, tylko masz input i notebooks. I teraz to, co masz zrobić, a powiększyć obiecałem, to powiększę też tutaj. Klikasz w notebooks, tutaj będzie puste i następnie trzeba otworzyć właśnie nowy notebook. Czyli klikamy sobie Python trójeczka. Póki też się tworzy, tak przy okazji ja powiem, ja zastanawiam się, jak najlepiej było przygotować do tego wydarzenia i najpierw chciałem po prostu przygotować takie gotowe kawałki kodu i tak dalej, ale z drugiej strony myślę, że to nie będzie do końca taki live coding i to jest właśnie problem, w sensie, że dla mnie byłoby łatwiej przygotować z góry takie notebooki i pokazać, uruchamia to czy tamto, jak my to robimy zwykle na Devtonie. Ale pomyślałem, że tym razem zróbmy to inaczej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale pomyślałem, że będzie takie fajne, żeby pokazać live coding, też pokazać, że jak ja w ogóle to piszę, że to nie jest takie zawsze idealne, czyste, przezroczyste i tak dalej. Tam czasem sobie usuwam coś, dodaję. To jest normalne, to jest taki proces twórczy, więc no spróbujmy, zobaczymy. Na demo zwykle zawsze coś się nie udaje, więc myślę, że też wprowadzę taki pewien stan twórczości, pewien takiej magii, którą możemy dzisiaj doświadczyć. Dobrze, to teraz tak, jak to odważyliśmy, to fajnie sobie od razu to jakoś nazwać. Żeby to nazwać, wystarczy to kliknąć właśnie w tym miejscu i tu wpisujemy, no jakoś tam trzeba nazwać. Ja zwykle robię takie, bo tych notebooków z czasem się staje bardzo dużo, więc fajnie sobie dać jakiś numerek i potem to zwiększyć i coś tam wpisać. No są różne strategie i tak dalej. Wpiszmy takie na początek baby step, cokolwiek, żeby tam przynajmniej coś było. Więc w wyniku mamy taki nasz pierwszy notebook. Gratuluję Ciebie, już przynajmniej coś gdzieś udało się stworzyć o nazwie baby step. Druga sprawa jest taka, że chcemy nasze dane w jakiś tam sposób odczytać. Więc żeby to zrobić, to fajnie byłoby zobaczyć, jak te dane w ogóle się nazywają. Więc mamy takie dwa zbiory danych, test property, akurat tego nie będziemy używać, i train property. Ten drugi plik, w którym są nasze właśnie dane, które chcemy użyć na początku. I więc teraz tak, jeżeli chcemy to użyć, to potrzebujemy jakąś biblioteczkę, aby dane wczytać. Więc wczytujemy sobie import pandas as pd. Import słowo kluczowe, które wczytuje właśnie tą biblioteczkę, a pd to jest taki alias, który będziemy używać. Przy okazji wpiszmy sobie jeszcze import numpy as np.
też nam się przyda za chwilę. Inne biblioteczki będziemy się dodawać. Teraz, żeby uruchomić taką komórkę, to wystarczy wcisnąć Shift Enter i uruchamiamy. Udało się. Jak tu widzisz, jakiś numerek się przypisał, to znaczy, że po prostu konkretnie w tym momencie udało się uruchomić i wczytać te biblioteczki, więc kolejny sukces, same sukcesy. Idziemy dalej. Teraz tak, wczytajmy sobie w tym przypadku konkretnie te nasze dane, czyli pd.readHDF. HDF to jest ten H5, taki format, wszystko jedno, co to jest w tej chwili. Kopiujemy sobie właśnie nazwę pliku, tylko poprzedzamy nazwę pliku katalogiem input i poziom wyżej. Czyli to, co my robimy, piszemy dwie kropeczki, czyli wchodzimy poziom wyżej, ukośnik, input, ukośnik, no i to coś. Train property H5. Zwróćcie uwagę, że tam był train, bo teraz skupimy się właśnie na trainie. I kolejna rzecz, którą zrobimy, to będzie df shape. I jak to uruchomimy, to widzimy, jakie mamy dane, czyli w tym przypadku widzimy, że mamy 35 kolumn. Jeszcze nie wiemy, co tam jest w środku, za chwilę się dowiemy. I widzimy, że mamy 45 694 wiersz, czyli liczba obiektów, albo w tym przypadku obiektem jest nieruchomość, czyli liczba nieruchomości w tym przypadku mamy 45 tysięcy i nawet trochę więcej. Dobra, to teraz tak. Zobaczmy, co jest w środku. Df head. Jak piszesz sobie head, albo właściwie może być może trochę pomniejszy, bo tak widzę, że... O, takie coś. Jak piszesz sobie sample i podajesz tu jakąś liczbę, na przykład 5, no to widzisz 5 wylosowanych wierszy wśród tych 45 tysięcy z hakiem. Dobrze, i teraz tak, co mamy w tych wierszach? Mamy właśnie cyrylicę, jak było obiecane, więc jeżeli tego nie rozumiesz, to jest ok, jakieś takie breadcrumbs, date i mamy jakieś takie inne, takie różne rzeczy. Między innymi widzisz, że część kolumn jest ukryta i nie widzimy tych kolumn. Możemy sobie zobaczyć w ten sposób df columns. O, w ten sposób. To są wszystkie kolumny, które pojawiły się konkretnie w tym przypadku, ale tu ich nie widzimy. Więc jest taka opcja w Pandasie, aby ją ustawić, żeby te kolumny były widoczne. Jak to możemy zrobić? No to sobie wchodzimy do Google, wpisujemy sobie pandas set max columns albo coś takiego pewnie. Pewnie gdzieś tutaj jest. Znaczy, pokazujcie taką rzecz, że jak czasem czegoś nie wiesz, to jest normalne. Po prostu potem wchodzisz sobie tutaj, kopiujesz sobie mniej więcej to coś, wracamy do naszego babystepa i to, co dodajemy, dodamy sobie tutaj, czyli zobacz, to jest tak, pd.setOption, display max columns, no 500 albo tam trochę mniej. Uruchamiamy to jeszcze raz, liczba to się zmieniła, to znaczy, że to się uruchomiło. I następnie mamy tak, jak odpalimy sobie teraz tą kolumnę, no tu będzie teraz takie, no, możliwość przesuwania w ten sposób, w poziomie, no i wszystkie kolumny są widoczne. Tak, co my tu widzimy na pierwszy rzut oka? I co dla nas jest najważniejsze na początek? Na czym chcemy się skupić? I właściwie to jest ta rzecz, które pytanie zdajemy zawsze, jak zaczynasz pracować z danymi. Możesz sobie patrzeć na jakieś tam rzeczy tu czy tam, ale pytanie numer jeden. Co chcesz znaleźć? Chcemy znaleźć nasz target albo naszą odpowiedź, zmiana docelowa, prawda? I w naszym przypadku targetem jest cena. Cena nieruchomości. Więc szukamy sobie coś, co... O właśnie, coś, co przypomina kolumny price, więc ono w taki sposób dokładnie w tym przypadku pisze. Tutaj oczywiście powiem trochę to, że w tym przypadku upraściliśmy ten problem, no bo często jest tak, jak data scientist rozpoczyna nowy projekt, to tej kolumny czasem w ogóle nie ma i trzeba tę kolumnę zdefiniować. No w tym przypadku troszkę przyspieszyliśmy, żeby wyrobić te dwie godzinki, więc tą kolumnę tutaj mamy. Więc teraz tak, wpisujemy sobie df, może troszkę pamięć, bo wydaje mi się, że może być malutkie. Wpisujemy sobie df, nawiasek kwadratowy, price, w ten sposób. Możemy sobie zobaczyć, tak na przykład wyświetlić pierwsze 5 wartości, możemy sobie zobaczyć też 5 losowych wartości. I to, że tłumaczyłem, ta jedynka, albo tam w tym przypadku 7.6 coś tam dalej, to oznacza 7 miliony rubli, a to oznacza mniej więcej tam 350 tysięcy złotych, coś takiego. Możemy też zrobić inną rzecz, możemy sobie zobaczyć takie podstawowe, taka święta piąteczka, taki describe to wpiszemy, takie podstawowe informacje, które tu mamy. Więc tak, pierwsza tu informacja jest taka, że count jest 45 694, wartość średnia jest 17, czyli w wyniku tego możemy stwierdzić, że średnia nieruchomość kosztuje 17 milionów rubli.
odchylenia standardowe 38, jeżeli nie wiesz, co jest odchylenie standardowe, to możemy mówić, że to jest taki rozrzut, czyli rozrzut jest znacznie większy niż wartość średnia, czyli można w ten sposób powiedzieć, że nieruchomość kosztuje 17 milionów, ale plus minus 38 milionów. No to trochę dziwnie to brzmi, a to znaczy, że po prostu jest taki długi ogon, jakiś taki rozrzut. Jest, za chwilę to zobaczymy. Zresztą to można zobaczyć tutaj, że wartość minimalna jest 0,8, czyli mniej niż milion, a mniej niż milion to wychodzi mniej niż 50 tysięcy, prawda? Dość tanie właściwie. A wartość maksymalna jest aż 3 miliardy rubli. No. A wartość mediana, czyli środkowa, jest 9. Więc jak widzisz, to jest taki długi, długi okno. Zresztą teraz zobaczymy też to w sposób taki wizualny. Jeżeli sobie zrobisz taki coś jak plot, czyli DF Price Plot. Inaczej, w sumie możemy zrobić his, będzie tak szybciej. Jak zrobisz sobie his, czyli histogram, DF Price His, no to widzisz, no właśnie, widzisz, że jest taki jeden słupek, a potem się rozlazły, tam się rozmazały te wartości, ich tu prawie nie widać. Możemy ewentualnie spróbować zwiększyć liczbę tych naszych bucketów, na przykład 10 pewnie za mało, niech tu będzie na przykład 100. No to widać taki jeden bucket, czym są te bukety? Są takie kawałki na przykład od 0 tam do, nie, od 0 na przykład do 5, od 5 do 10, od 10 do 15. I teraz, jeżeli nieruchomość kosztuje 2, to trafię do bucketu na przykład od 0 do 5, prawda? I wszystkie, które są pomiędzy 0 a 5, trafiają do tego bucketu. I ten słupek pokazuje, jak duże właśnie w tym bakiecie nazbierało się dokładnie tych nieruchomości. No widzimy, że to właśnie jest taki klasyczny przypadek, jeżeli chodzi o przypadki z cenami. To nie tylko nieruchomość, właściwie wszystkie, gdzie jest price, mniej więcej tak wygląda, że to jest taki tak zwany długi ogon. W tym przypadku też go widzimy. Możemy sobie zrobić na szybkę takie coś jak logarytm. Ja tylko pokażę na szybko, my potem do tego jeszcze wrócimy. Ale to przynajmniej da nam taką możliwość, żeby zobaczyć, że da się te dane trochę zrobić bardziej w sposób symetryczny. Czyli jak widzisz w tym przypadku... Aha, zróbmy się taki logarytm dziesiętny, bo to będzie łatwiej nam interpretować. Jeżeli nie pamiętasz, to jest logarytm dziesiętny, bo tak może się stać, że szkoła matematyka i było kiedyś tam, kiedyś to było zrozumiałe, ale już zapomniałeś, to taka bardzo prosta rzecz. Wpisujemy sobie tutaj logarytm dziesiąty, 10, 100 i 1000 na przykład, prawda? Czyli zobacz, jak masz 1 zero, to logarytm dziesiętny jest 1, jak masz 2 zero, to jest 2, jak masz 3 zero, to jest 3. Czyli innymi słowy, żeby to zinterpretować, jak tu masz trójeczkę, to znaczy, że tam było 3 zero. No tam 3000 było dokładnie, ale pomiędzy, jak masz trójeczkę, to jest pomiędzy 3 zero a 4 zero. No w tym przypadku tam było 3000, więc trochę dalej powiedzmy. Ale widzimy, że tak większość tych naszych mieszkań gromadzi się gdzieś właśnie tutaj, czyli gdzieś w okolicy, no przed tą jedyneczką naszą, a ta nasza jedyneczka to jest właśnie to, czyli 10 milionów. A 10 milionów, przeliczając tak na złotówki, żeby to było tak w miarę oczywiste, to jest około 500 tysięcy złotych. Pewnie jak ktoś mieszka w Warszawie, to taką cenę nie jest jakoś szczególnie zaskoczona. Dobra, to teraz już zbadaliśmy temat związany z targetem. Też próbuję nawiązać cały czas twoją wyobraźnię do takich realnych cen, bo to jest fajne, żeby ten problem czułeś inaczej niż tylko na poziomie cyfr. Bo cyfry oszukują, w tym sensie, że konteksty są istotne. Musisz jakby uruchamiać różne zmysły i zadać sobie pytanie, ale czy to jest możliwe? Na przykład, czy to jest możliwe, że takie mieszkanie kosztuje 3 miliardy rubli? Być może, ale no tak to powiedzieć, być może to są jakieś anomalie. Dobra, to w miarę zbadaliśmy nasz target. Ja sobie schowam jeszcze delikatnie tutaj, żeby te paski nam zaoszczędzić troszkę przestrzeń. Dobrze, teraz drugą rzecz, którą możemy zrobić. Mogliśmy zbadać na szybko taką jedną rzecz, a mianowicie widzimy, że tutaj jest dość dużo takich różnych właśnie cech, które są NA, ale na chwilę to zostawmy, bo tak naprawdę te cechy w tej chwili nas mniej interesują. Spróbujmy zrobić coś, aby powstało coś w rodzaju modelu. Przy czym ten model będzie na początek taki bardzo, bardzo trywialny, nawet prymitywny, ale fajnie, żeby on powstał. I żeby zmierzyć jakość tego, to potrzebujemy jakąś metrykę sukcesu. Czyli to jest jakieś takie narzędzie, które będzie w stanie porównać. Tu są wartości prawidłowe i wartości prawidłowe mamy 45 694. Tyle mamy wartości prawidłowych i tyle samo sprognozujemy teraz na tych samych danych. I teraz potrzebujemy jakąś funkcję, która porówna każdą parę. Pierwszą parę, drugą parę, trzecią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I do samego końca po to, aby w jakiś sposób stwierdzić, na ile ten wynik jest dobry.
I ta funkcja nazywa się metryką sukcesu i ona właśnie robi to, aby później jakąś tę wiedzę skompresować w taki sposób, aby ostatecznie sprowadzić do jednej cyfry. Jak to działa pod spodem? Zobacz. Jak mamy poszczególną parę pojedynczą, wartość prawidłowa i wartość sprognozowana. Teraz odejmujemy jedno od drugiego, na przykład wartość prawidłowa była, no załóżmy tam była 2, a sprognozowana wartość była 3. Teraz odejmujemy jedno od drugiego, albo w ten sposób, wszystko jedno. Tam pojawia się albo minus 1, albo plus 1, dlaczego wszystko jedno? Bo później zrobimy to, że obcinamy znak. Czyli odejmujemy, znajdujemy naszą różnicę dla tej pary i obcinamy znak. Czyli na przykład tam pojawia się nam jedynka. I to jest pierwsza wartość do pierwszej pary. W drugiej parze robimy tak, że to samo robimy podobnie. Czyli mamy na przykład wartość prawidłowa 5, a wartość prognozowana 7. No w tym przypadku odejmujemy 5 od 7, jest minus 2, obcinamy znak i zostaje nam dwójeczka. Czyli te wartości, które pozyskamy, są takie wartości, które pokazują jakiś błąd konkretny w tym miejscu. A później zdajemy wartość średnią. Teraz pokażę tak na szybko, jeżeli chodzi o taki wynik na palcach, że tak powiem. Zobacz, mamy na przykład taki nasz price, prawda? I możemy znaleźć wartość średnią. Czyli tak, min price, coś takiego. Jak sobie zrobisz to w ostatnim tym wierszem, to będzie widoczne. To mamy 17. I teraz możemy zrobić sobie taką, na razie tak sobie tak na piechotę to napiszemy, żeby w twojej głowie to się stało takie mega oczywiste. Na piechotę zrobimy sobie tak, price spread równa się min price. Więc to, co my teraz zrobiliśmy, to my powiedzieliśmy, że wszystkie nieruchomości są warte 17 milionów rubli. Wszystkie, po prostu. Taka wartość. I teraz spróbujmy zrozumieć, na ile ten wynik jest zły czy dobry. No bo mamy jakąś odpowiedź, czy to jest dobre czy zła. No właśnie. Bo to zwykle w ogóle rozbije, jak taki prawdziwy projekt robisz, że jest dużo jakichś magicznych słów, ale potem zadajesz pytanie, bardzo proste pytanie. Dobra, załóżmy, że ja mam model A i model B. Oni mają różne wyniki. A który z nich jest lepszy? I to pytanie dość często w praktyce jest nie takie trywialne. Dlatego chcę uczulić twoją uwagę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Zrobiliśmy najprostszy możliwy model w tej chwili, że przypisaliśmy albo sprognozowaliśmy, że wszystkie nieruchomości w Moskwie kosztują 17 milionów. Teraz spróbujmy to zmierzyć. Zróbmy najpierw to na piechotę, jeżeli chodzi o ten error. Więc to, co możemy zrobić, to możemy zrobić tak. Taki error pred równa się. I odejmujemy tutaj nasz price. Tak. I obcinamy znak. I tutaj akurat nam się przyda NP, wartość absolutna. Coś takiego. Mam nadzieję, że tu nie zrobiłem żadnej literóweczki. I mniej więcej takie rzeczy nam tu powychodziły. Zobacz. Czyli na przykład błąd w pierwszym przypadku był 363. W drugim przypadku o 9 milionów pomyliliśmy, w trzecim przypadku o 10 milionów pomyliliśmy. Przecież zwróćcie uwagę, że w tym przypadku obcinamy znak, więc jakby nie wiemy, w którym kierunku. Albo przeszacowaliśmy, albo nie doszacowaliśmy. I tak jest możliwe, ale błąd jest mniej więcej taki. I teraz jeszcze możemy zrobić jedną rzecz, która zwykle się robi, to znajdziemy wartość średnią, bo chcemy wszystkie te wartości spłaszczyć do jednego punktu. Więc jak to zrobimy, to wychodzi nam taka wartość, 13. To się nazywa min absolute error. Min absolute error to jest taka metryka, która właśnie mierzy średnia wartość albo średni błąd taki absolutny, albo taki, który mamy już obcięty po znaku. My to zrobiliśmy trochę na piechotę, ale zwykle robię się to w bardziej cywilizowany sposób, a mianowicie to robię się w taki sposób, że czytujemy taką biblioteczkę from scikit-learn metrics import min. Jak teraz wcisnę sobie taba, powinny podpowiedzieć. O, podpowiedziałem. Min absolute error. I wczytujemy. Dlaczego ja cały czas wracam importy wrzucam w jednym miejscu? Dlatego, żeby te importy potem się nie zgubiły, bo to jest taka dobra praktyka. W ogóle czasem jeszcze jest lepsza praktyka startować te importy, żeby łatwiej było się odnaleźć. Bo tych importów czasem się staje coraz więcej, więc kiedyś ktoś mi napisał, nie mów mi, gdzie pisać kod i ja akurat nie nalegam, że musisz powtarzać za wszystkim, ale wydaje się, że porządek w kodzie to jest całkiem fajna rzecz. Dobra, to teraz tak. Kopiujemy sobie ten min absolute error. Teraz sprawdzimy przy okazji. Nawet tego nigdy tak w ten sposób nie sprawdzałem, ale teraz zobaczymy. Będzie chwilę prawdy. Więc mamy df nasz price i mamy nasz df price spread. No, mniej więcej w taki sposób. Jak widzisz, wynik jest troszkę tutaj, tam pewnie po prostu float bardziej dokładniejszy. Wynik jest podobny, wiesz? Więc w tym momencie już się nauczyłeś, jak działa min absolute error i taki wynik nam udało się osiągnąć. Teraz zadanie dla ciebie.
Zdanie polega na tym, aby zamiast wartości średniej, którą użyliśmy w tym przypadku, zobacz, to była wartość średnia, użyć takie coś jak mediana. Żeby użyć tą medianę, to można pisać właśnie albo npmedian, no albo tak, jak tu zamiast min wpiszesz sobie medianę. Ja za chwilę no, ale też to pokażę, jak to zrobić, ale to jest takie zdanie do siebie. A w międzyczasie też trochę wyjaśnię, o co chodzi z tą medianą. Mediana działa w taki sposób, że mamy te wszystkie nasze mieszkania, które są dostępne w tym miejscu, a zresztą jak będę tłumaczył to przykład, to użyję też, żeby Ci troszkę podpowiedzieć. Median, tak to się pisze. Median. To co ona robi, to ona posortuje wszystkie wartości, które mamy i następnie weźmie środkowy. I środkowa wartość w tym przypadku jest 9.91. Więc możemy powiedzieć, że połowa nieruchomości, które sprzedają się w Moskwie, przynajmniej w tych danych, które udało się zebrać, są warte 9.91 lub mniej, albo w drugą stronę, lub więcej. Czyli to jest połowa, taka połowa, która, bo wartość średnia właśnie ma ten problem, że ona jest bardzo czuła na wartość tak zwane odstające, albo outlier, czyli na przykład ta wartość tutaj potrafi wprowadzić bardzo dużo szumu. To jest podobnie jak jest pensja i powiedzmy 9 osób albo 10 osób w zespole zarabiają po 1000, a jedna osoba zarabia 100 tysięcy w tym zespole. Zaraz jak wszystko to sumujesz, niech będzie 9 po 1000, czyli mamy 9 tysięcy, a ta 10 osoba zarabia 100 tysięcy, więc wspólnie będzie 109 tysięcy. Taka jest wspólna wartość albo koszt tego zespołu. I teraz 109 tysięcy, jeżeli podzielimy sobie przez 10, no to wychodzi nam 10 tysięcy i 9, prawie 11 tysięcy wartość średnia. Czyli możemy powiedzieć, że średnio w tym zespole zarabia się 11 tysięcy złotych, ale 9 osób będą bardzo, bardzo sfrustrowane taką informacją, bo w ich przypadku ile to jest? W ich przypadku to jest 1000 i ostatnio zarabia 100. Czyli jak by zadziałał w tym przypadku mediana? Mediana by zrobiłaby tak, postartowałaby wszystkich według ich pensji, czyli w tym przypadku było pierwsza osoba 1000, druga 1000, trzecia 1000 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tylko ostatnia 100 tysięcy i następnie wzięłoby środkową osobę, czyli tą piątą, no albo czwartą, piątą w tym przypadku i zobaczyło, jaka tam jest wartość. I w tym przypadku wartość mediany byłoby 1000 i pod tym względem mediana jest bardziej odporna na wartości odstające. Więc twoim zadaniem w tej chwili jest, być może to usłyszałeś, jeszcze raz powtórzę, zrobić coś podobnego, jak zrobiłem tutaj, czyli napisać taki swój bardzo prosty model, ale ten model będzie w tej chwili zwracać nie wartość średnią, która jest bardziej zawyżona, a mediany. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Więc masz na to dosłownie, powiedzmy, 5 minut. Działajmy.
Dobrze, to mam nadzieję, że udało się to przygotować rozwiązanie. Jeszcze taka wiadomość dla osób, które tutaj czasem pewne trudności techniczne mają, to w międzyczasie posunęło się jeszcze do przodu, więc spróbuj jeszcze raz tu wejść ewentualnie za 2-3 minutki, a ja w tej chwili pokażę, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, które tutaj możemy zrobić. Więc właściwie to można zrobić dość szybko. Kopiuję się stąd, tu, właściwie, dobra. W ten sposób, to stąd, to stąd, to tu, tu się pisze median i następnie właściwie uruchamia się to i odpalamy. I widzimy w tym przypadku błąd jest 10. Mieliśmy 13 milionów, a teraz już mamy 10. Możesz się ucieszyć, bo już robiąc takie bardzo proste rzeczy, czujesz namacalną wartość. Ja wiem, że być może w tej chwili 10 milionów, tak? 10 milionów dzielimy przez 20, to jest 500 tysięcy. Czyli w tej chwili, w tej naszej ocenie, mylimy się o 500 tysięcy. W pewnym sensie, tak w pewnym przybliżeniu, możemy powiedzieć, że model, który w tej chwili zbudowaliśmy, jeżeli można to nazwać modelem, ale chciałem, żeby w Twojej głowie to tak mniej więcej już układało się, tak bardzo prymitywne rzeczy już się poukładało, potem będziemy to rozpędzać. Już w tej chwili to daje jaki wynik? Daje wynik, że mylimy się mniej więcej plus minus 500 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że tutaj widzieliśmy, że połowa mieszkań, gdzieś my to widzieliśmy w tym miejscu, a właściwie, aha, no w tym miejscu, czyli tak, no to jest logarytm, właśnie to jest dobrze mówię, to jest wartość logarytmiczna, czyli to jest wartość 10, czyli 10 wartość powoduje, że trafiamy tutaj, a to znaczy, że połowa wartości miała mniej więcej właśnie to, o ile my się mylimy, więc model nie jest taki aż fajny, żeby aż tak mocno się cieszyć, ale z drugiej strony zobacz, jakie są postępy? Biorąc pod uwagę, że w tej chwili dużo jeszcze mówię, więc to dość mocno niespowalne, ale zbudowaliśmy już dwa modele. Bardzo proste, ale zbudowaliśmy. Teraz podpowiem Ci jeszcze jedną rzecz, bo robiliśmy tak trochę to na piechotę, też pisaliśmy tą funkcję. Istnieje taka funkcja, taki model już w scikit-learning, który nazywa się dummy, więc tu się pisze tak, dummy, import, dummy, w tym przypadku regresor. Czemu regresor? Bo my prognozujemy wartość ciągłą. Więc sobie jak to wczytamy, to robimy, już skorzystamy z tego API, jeżeli chodzi o scikit-learn, czyli robimy tak, model równa się dummy regresor, model fit. Tutaj niestety potrzebujemy jakiegoś x i y. Zaraz sobie za chwilę musimy przygotować i później będzie model predict, będzie x, będzie nasz y pred. No i właśnie, teraz fajnie, że my to spróbowaliśmy, wynik będzie podobny, bo to tak dążymy, ale fajnie, że my spróbowaliśmy w tym przypadku już zacząć myśleć w kontekście scikit-learn, czyli musimy przygotować naszego x. Przecież w tym przypadku, jeżeli chodzi o dummy regresor, tak jak zauważyłeś tutaj, dummy nie patrzy na tego x, w ogóle nie patrzy. Jedynie muszą się zgadzać rozmiary, czyli macierz musi tam pójść. Czyli naprawdę, tak naprawdę możemy tam przekazać cokolwiek, czyli jak mamy naszego df-a, bierzemy tam cokolwiek, no możemy nawet tam, żeby ten... No niech tam breadcrumbs na przykład. Czy tylko to musi być w ten sposób zrobione. Albo nawet inaczej, możemy zrobić w ten sposób. Values, to będzie x, a y-kiem naszym to jest nasza odpowiedź, czyli to jest price. I to akurat jest ważne, żeby to zrobić. To kropka values robi to rzutowanie z pandasa numpy'a. Jak cokolwiek, jak nic ci nie mówię, to po prostu trzeba wpisać. I na wszelki wypadek sprawdźmy sobie shape. Tu i tu. No i widzimy, że w tym przypadku mam macierz. Się zgadza, czy ma tyle wierszy, tyle kolumn i mamy tyle odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, ten dummy model właściwie nie patrzy na to i jak będziemy prognozować, to też bardziej chodzi o ile wierszy ma zwrócić. Teraz tutaj jest takie coś jak strategy i jak sobie, jak, zobacz co zrobiłem, postawiłem kursor, wcisnąłem shift enter i tutaj domyślnie strategy min, prawda? Sobie klikniesz tutaj na plusika, to jest taka dokumentacja, to widzisz, że to jest min, median, może tam jeszcze inny, możesz konstantę sobie swoją własną wstawić. Dobra, nie piszemy sobie tutaj w sposób jany ten min, tylko jeszcze zróbmy od razu min absolute error i w tym naszym min absolute error będzie ten nasz y pred i to uruchamiamy. I wyszło nam 13.03, czyli dokładnie to samo, co wyszło nam tutaj. Takie coś mniej więcej nam tu wyszło. Teraz możemy zrobić to w taki sposób, że zrobimy taką funkcję. Funkcja będzie nazywana na przykład run model. Ta funkcja będzie oczekiwać na model, na x i na y. I ona będzie nam zwracała właśnie ten wynik. I teraz, żeby tą funkcję zastosować, to sobie użyjemy w ten sposób. Tutaj będzie nasz model się tworzyć, albo w ten sposób możemy go stworzyć.
Dobra, żeby to było może bardziej czytelne, to zróbmy to tu. Więc będzie tak, model X i Y. Jak sobie to odpalisz, no to dostajemy... A, to trzeba oczywiście uruchomić, to właśnie. Musimy najpierw uruchomić definicję funkcji. Odpalisz, mamy ten wynik. I teraz, jeżeli chcemy na szybko sobie sprawdzić median, no to mamy ten wynik, który mieliśmy przed tym, 10.33. Więc zwykle takie bazowe modele to raczej w ten sposób się robi, czyli uruchamiamy mniej więcej takie rzeczy. Natomiast to było takie raczej baby step i teraz spróbujmy założyć nowy notebook i tam będziemy używać już trochę model do przodu, ale musimy już troszkę bardziej pracować z naszymi cechami, bo już nie możemy ich zostawić w taki sposób, jak tu mamy. Więc zróbmy sobie, cofamy się do tego katalogu, który był tutaj, baby step, tutaj klikamy sobie Python 3 i tylko muszę właśnie escape wcisnąć, albo tutaj, muszę tu gdzieś, o, tak. Nazwijmy go jakoś tam sensownie, niech to będzie simple ggboost, niech to będzie jedynka, ta jedynka znaczy, że to jest kolejny notebook, czyli poprzedni był 0, teraz będzie jedynka, enter. Dobra, trochę rzeczy trzeba tutaj będzie powtórzyć, pandas, spd. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, tam można robić pewne triki, żeby te rzeczy się nie powtarzały, ale dobra, na razie tak zostawmy. Tak, przyda się nam na pewno ggboost, przyda się nam na pewno ta metryka, którą mieliśmy, scikit-learn matrix import min absolute error. Teraz powinny podpowiedzieć, o, podpowiedziałam. Żeby podpowiedzieć, to wpisałem min i potem tabu wcisnąłem, tam chwilę trzeba poczekać. Czas tam się zawiesza, ale... tak, scikit-learn. Przyda się nam tak, model selection. Takie coś do cross-walidacji. Trochę wyjaśnię o tym, ale w tej chwili w sumie to nie jest tak istotne, co to jest. Tak, jak gboost to mamy. No i na razie starczy nam. Więc to wczytamy. Teraz tak, idziemy sobie dalej. Wczytamy sobie te dane, czyli to jest podobnie jak to mieliśmy tutaj. Możemy sobie nawet to wprost skopiować. Wczytujemy sobie dane. Mamy. Tutaj to rozszerzenie w tej chwili jest mniej istotne. Coś tam u mnie biblioteki lokalnie gdzieś tam się pomieszały. To nie jest ważne. Tak, mamy 45 tysięcy, wszystko nam się zgadza. A, jeszcze taka biblioteczka, ona się nazywa, właśnie, jak ona się nazywa? Ona się nazywa jakoś tak Missing NO, albo jakoś tak to się nazywa biblioteczka. Missing NO Python. Pokazuję Ci też, jak mniej więcej to u mnie działa, bo w ogóle jest takie coś, czasami jest takie złudzenie, że osoby, które w tym pracują przez cały czas, pamiętają nazwy wszystkich bibliotek. Mało tego, kiedyś wcześniej próbowałem to robić, ale to jest bez sensu, bo świat jest tak skomplikowany, że trzeba pamiętać o bardziej ważniejszych rzeczach. Mówi się tak przy okazji, mówi się, że Einstein nie był w stanie zapamiętać swój numer telefonu albo jakieś takie podobne rzeczy. Jak go pytali, jak to jest możliwe, na co on powiedział, przecież moja głowa musi myśleć o czym bardziej ważniejszym niż to, co może zapisać do książki adresowej. No w tym przypadku Google jest też taką książką adresową, więc pokazuję, jak to szybko się znajduje. Jest taka biblioteczka i można sobie ewentualnie zwizualizować. Ja akurat sprawdzę teraz na szybko, czy mi to lokalnie to pójdzie. Bo na serwerze to na pewno jest zainstalowane. Tak, tylko musimy zrobić w ten sposób. Musimy ten import, jeszcze zobaczyć go, czyli import missing NO as MSNO. Tutaj no, mam też to. To dobrze. I tutaj zaraz to odpalimy, tylko musimy tutaj wpisać df. Tu robimy sample, żeby to szybciej się liczyło po prostu. I odpalamy. Ewentualnie właśnie dodamy sobie takie, bo tak raz ta linia może trochę wkurzać, bo po co nam to jest potrzebne, więc dodamy sobie ten cudzysłów. I już jest dobrze. I teraz tak, jak to interpretować? Kiedy jest takie szare, że coś tam wypełniono, to znaczy, że wartość istnieje. Kiedy jest takie właśnie białe plamy, jak tutaj, to znaczy, że tam właśnie tej wartości nam brakuje. No a tutaj, jak zresztą widzisz, mamy dość dużo przeróżnych takich klas, które tu są, ale jest dość dużo brakujących wartości. Więc to jest taki bardzo fajny sposób, szybki sposób, aby posprawdzić te rzeczy. Przy okazji to można tam jeszcze sobie popatrzeć, co my tu mamy. Aha, dobra, tutaj przyszła informacja, żeby delikatnie zwolnić, więc postaram się. Ja tu sobie skopiuję tą rzecz i będę tłumaczyć, ale to można spokojnie sobie przypisać, czyli msno.matrix. Ewentualnie mogę jeszcze, zaraz to skopiuję sobie tu, żeby to nie zgubić. Ewentualnie pokażę, chwilowo skopiuję to tutaj, żeby to było też na Twoim ekranie, ale normalnie to powinno być tam na górze. Więc załóżmy tak w komentarzu do zestawie, żeby to wiedziałeś, czyli import missing NO as MSNO. Dam chwilę takie
oddechu ci, żeby zdążyłeś to wszystko, co ty mówisz, bo mi się wydaje, że tak wolno, ale rozumiem, trzeba troszkę nadążyć z tym wszystkim, więc to nie jest takie trywialne być może. To ja w międzyczasie przygotuję sobie dokładnie to coś. Czyli tutaj wizualnie, tak na pierwszy rzut oka, czyli reguła 20-80, pamiętasz? Pamiętasz. Musimy spędzić dosłownie 2-3 sekundy i mniej więcej już mieć obraz, co się dzieje. Przy czym zwróć uwagę, że wizualny to zawsze jest lepiej, no zawsze, ML zwykle się nie mówi zawsze, ale zwykle jest lepiej niż taka informacja w postaci jakichś procentek, bo ciężko ci to, czasem procenty też fajnie zobaczyć, ale akurat takie rzeczy lepiej patrzeć tak z big picture, bo wtedy masz lepszy obraz. No myślę, że się zgodzę, że w tym przypadku widzisz, że wszystkie kolumny zaczynając od fridge, no mają dość sporo braków, ale też widzisz, zwróć taką uwagę, za chwilę też pokażę inny sposób, że na przykład czasem są takie wartości, które występują razem, widzisz? Taki wiersz i tu trzy rzeczy są. Potem tu są takie trzy rzeczy, albo tutaj w tym przypadku. Więc no, zwykle to tak bardziej wylapujesz pewne zależności. Można zrobić takie sobie tutaj bar. Dajmy też tu 250, żeby to nie było za dużo. Dobra. Więc to, co ono tu policzyło, to właśnie policzyło ile no w sztukach w tym przypadku. Mamy poszczególne kolumny i ile poszczególnych cech mamy w sztukach. Zwróć uwagę, że czasem wyniki mogą być różne, bo my teraz losujemy sobie, żeby szybciej to liczyłem. Dlaczego losujemy? Bo zwykle to i tak nam wystarczy, żeby zobaczyć ogólny obraz, ale szybciej się liczy. A szybkość oznacza, że szybciej dostajemy wyniki. Dobra, i jeszcze ewentualnie co tam możemy sobie zobaczyć. Możemy tutaj... taka rzecz jest dość ciekawa, a mianowicie ta korelacja. Więc jak sobie skopiujesz to... Skopiujesz sobie to, to ewentualnie możesz próbować całość, ale na początek próbujemy w ten sposób. No i znów to. I teraz o co chodzi z tą korelacją? To oznacza, że jeżeli występuje jedynka, to znaczy na przykład housing class i co tu mamy na dole? Construction phase, oni zawsze występują razem. Czyli ta para zawsze jest razem. Korelacja jest stuprocentowa. Może być minus 1, to znaczy, że cały czas nie trafiają, czyli takie coś, nie zazębiają się. Czyli występuje albo to, albo to, wtedy jest minus 1. Popatrzmy tutaj jakieś takie, o, tutaj na przykład mamy minus 0,7. Tutaj czy jest możliwa negocjacja i commission agent. No to jest ciekawe, to prawdopodobnie oznacza, że jak jest agent, to wtedy nie ma negocjacji albo na odwrót. Właśnie ciekawe, może potem sobie sprawdzić, którą stronę, ale widać, że zwykle albo no zakładam, że osoba fizyczna, jak jest osoba fizyczna, to jest możliwość negocjacji, a jak jest agent, to właśnie nie ma takiej negocjacji. Czyli albo ta wartość występuje, albo inna. A to znaczy, że czasem można na podstawie tej wartości też trochę zgadywać inną wartość. Więc dość ciekawe. No w tym przypadku akurat nie widać żadnej minus jedynki. Jest dość sporo takich wartości, jakieś takie no, pośrodku, tam 0,1, 0,2. Więc mniej więcej tak to wygląda. Dobrze, czyli co my już wiemy na ten moment? Wiemy, że mamy dość dużo braków. Wiemy, że czasem są takie zależności, jak na przykład construction phase, czyli ten etap budowli, gdzie się znajduje i co tam było? I housing class, tak? Czyli to zależy od ciebie, zwykle występują razem. I teraz to, co mogliśmy zrobić na początek, zwykle tak robi się też, są początkujące, to próbując się rzucić na głęboką wodę, a mianowicie wziąć sobie wszystkie te braki, które tu mamy i zacząć je po kolei uzupełniać. Pierwszą kolumnę przez pół godziny, drugą kolumnę przez pół godziny, piątą, dziesiątą, no i tak sobie uzupełniamy, potem mija na przykład dzień, tydzień, miesiąc, a właściwie czy była taka jakaś wartość, no pewnie być może jakaś była, ale zwykle stosunkowo mała albo w ogóle marna, żeby tym się zajmować. Więc my tym zajmować się nie będziemy. Pokażę za chwilę, co możemy zrobić, jak na szybko możemy uzupełnić brakujące wartości i to zwykle działa wystarczająco dobrze. Nie mówię, że zawsze, ale z punktu widzenia, pamiętaj tę naszą regułę, musimy troszkę zrobić, a wynik dostać aż tyle. Teraz nie walczymy o wynik 100%. Teraz walczymy, aby poświęcić 20% naszego wysiłku i uzyskać 80% wartości. Dobrze, teraz tak, idziemy sobie dalej. Zobaczmy sobie jedną rzecz, bo tam jeżeli chodzi o te nasze cechy, sobie zrobimy sample. Tam jest taki jeden problem. Problem polega na tym, że te wartości nie są numeryczne. Po prostu jak zrobisz sobie nawet takie df info, żeby to było takie bardziej dla ciebie zrozumiałe. Wartość numeryczna to jest zwykle albo int, albo float. Czyli int to jest taka no, 1, 2, 3, 4, 5, tak? A float to jest 1,5, 2,8, tak? I tutaj większe rzeczy mamy jako object. Object to jest taki rodzaj danych w NumPy'u i zwykle to oznacza string. I teraz to jest taka ciekawostka techniczna. Zwykle takie modele, które będziemy używać, oni oczekują na wartości numeryczne, więc musimy coś zrobić
тими вартощами, які маємо, аби узискати вартощ номерична. Бачимо якийсь такий приклад, там, наприклад, був, який там був такий популярний найбільше, construction phase, нех буде там. Візьмемо собі таку цепи, зручва контент двокропок, чому ж там є, все є, так але ми не можемо називати, як хочеш, на початок навіть тебе не нормалізуємо, хоч теж можна, але на початок то не є таке важне. І пишемо, вписуємо собі value counts. То, що робить нам value counts, в той момент, що вона сумує по шагульній вартощі і мові, ілі таких вартощів є. Можемо евентуально зробити ще такі value counts normalize true. В той спосіб, де ти бачиш building wall, чи стіною ж повстав, або будуєн стіни, właściwie w 38%, czyli to jest najbardziej popularna wartość. Skończone 20%, czyli te dwie rzeczy już tam generują 60 prawie, a te trzy rzeczy generują... Zobacz, nawet w tym przypadku jest targowo 20-80. Oczywiście trochę przybrzenie, ale te trzy rzeczy generują, to jest tak, 58 prawie 60, no i kolejne 17, więc prawie 80 tutaj mamy. Na podstawie trzech wartości, no i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery zostało. No trochę nie do końca, ale nawet w tym przypadku widzisz, że zawsze jest tak, że jest jakaś większość, która generuje większość, mniejszość, większość i na odwrót. Dobrze, teraz co my chcielibyśmy zrobić? My nie możemy przekazać do modelu takie coś jak building walls albo jak finish, no bo model nie zje. On potrzebuje wartość numeryczną, bo operacje, które wykonuje pod spodem, są operacjami matematycznymi, żeby można było porównać, to on musi mieć taką normalną operację matematyczną. No jako przykład, on na przykład może porównać tam pod spodem, 1 jest większy niż 2, no i zwraca false na przykład, tak? Albo w drugą stronę, mniejszy, prawda? Ale jeżeli sobie wpiszemy ten building walls, no to z punktu widzenia matematycznego on tego nie porówna, nie będzie w stanie takie rzeczy ogarnąć. Tam są czasem niuanse, jak możemy sobie radzić z tymi zmiennymi kategorialnymi, nie zmieniając ich zawartość, na przykład takie etykiety zostawić, ale w tym przypadku zrobimy bardzo prostą rzecz. Zrobimy tak, że na początek zrobimy może w ten sposób. Czyli załóżmy, że zamiast building walls chcemy mieć wartość inną numeryczną. To jaką? No jakąś chcemy, na przykład od 0 zaczniemy. Więc building walls będzie miała wartość 0. Teraz zróbmy w ogóle tutaj jako tekst. To jest taki komentarz, nie musisz tego powtarzać, to bardziej dla Ciebie pisze ten komentarz. Więc tutaj będzie 0, tutaj będzie powiedzmy, tutaj będzie 1. Tutaj będzie dwójeczka i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co teraz robię, to próbuję przypisać do każdej wartości unikalną wartość numeryczną, a po prostu dodaję kolejne wartości. Zaczynam od zera, potem przypisuję jedynkę, potem przypisuję dwójeczkę, trójeczkę i mniej więcej w taki sposób to u nas działa. Tutaj czwóreczka już musi być i tak dalej, i tak dalej. Czyli teoretycznie możemy zrobić to samodzielnie. No, to nie będzie aż takie trudne, bo tak naprawdę możemy, co możemy zrobić? Możemy zrobić takie coś, unique, to nam zwróci właśnie unikalne wartości. Możemy zrobić tutaj taki enumerate, potem będzie tak for id x val in, tutaj będzie val id x, coś takiego. Możemy zrobić w taki sposób to i wtedy możemy mieć taki słownik, w którym mamy, a tam jeszcze mamy przekazy nam też, w którym mamy taką sytuację, że mamy konkretne etykietki i przypisujemy mu unikalną wartość. I później mając taki słownik, na przykład, jak to było, construction phase dict, niech to się tak nazywa, tutaj coś, phase dict. Dobra, i teraz to, co możemy zrobić na szybko, bierzemy sobie to. Ja tylko tak pokazuję trochę na piechotę, zaraz pokażę znacznie szybszy krok, jak to można zrobić. I jak sobie odpalimy w ten sposób, to co ona zrobi, to ona przypisze w tej chwili do... Może zrobimy, żeby to było bardziej dla Ciebie takie oczywiste, co tu się stało, to zróbmy w ten sposób. Czyli tutaj zobaczysz head, to zobaczysz ten sposób. Zobacz, ona w tej chwili zrobiła następującą rzecz. Ona bierze commissioned i zamiast tego... A, jeszcze jedna rzecz, żeby to było takie na 100% takie oczywiste, co tu się dzieje. Czyli zobacz, tutaj jest mój słowniczek. O tak, żeby wszystko było widoczne na ekranie. O, idealnie. Zobacz, tutaj mamy słowniczek, który nazywa się commissioned i tu jest 0. Czyli to oznacza, że każdy raz, kiedy występuje wartość na commission, będzie przyzywać 0. I widzimy, w tym przypadku wystąpiła właśnie ta wartość commissioned, więc to, co ona zrobi, to ona przypisała tutaj jako 0. Potem jest building walls, tu przypisała jedynkę. Dlaczego jedynkę? No bo stąd to się wzięło. Później był finish. Finish to jest dwójeczka, więc wszystko się zgadza. Potem jest none.
Nan to jest brak wartości. Więc to jest trójeczka, no i potem znów jeszcze raz nan i znów trójeczka, więc no, możemy to zrobić sobie troszkę więcej wartości już. Właśnie 10 na przykład. I tu też 10. O, zmieściło się. Więc widzisz, że w tym przypadku przypisaliśmy te unikalne, no, unikalną wartość dla każdej etykietki, które mieć. Czyli było tak napisane po ludzku, coś tam się dzieje, na przykład ściany skończone, ściany się budują, coś tam w trakcie i tak dalej, i tak dalej. I tak można robić, tylko to jest tak trochę no, dookoła. My mówimy o tym, żeby robić rzeczy szybko, prawda? Żeby robić rzeczy szybko, to mamy specjalną funkcję już w Pandasie, żeby to ogarnąć. I ona działa w taki sposób, że wpisujemy sobie nazwę naszej zmiennej i wpisujemy sobie factorize. Jak to odpalimy, to factorize wraca dwie rzeczy. Zaraz Ci pokażę. Niech to będzie w ten sposób. W Pythonie można od razu przypisywać dwie zmienne w locie, więc tak to mniej więcej zwróciła. I teraz w tych IDsach, jeżeli sobie zobaczysz, ile ich jest, to mamy właśnie 45694, czyli mamy właściwie dokładnie tyle samo wierszy, ile chcemy mieć, jeżeli chodzi o każdą wartość w naszym dataframe. No przypomnę, że w naszym dataframe mamy tyle samo, tak? Czyli w tej chwili wyliczyliśmy ID dla każdego wierszu, a labels to jest tylko możliwość nam właśnie odkręcić. Co to znaczy w praktyce? Jak masz ten labels i załóżmy, chcesz zobaczyć, a jaka to jest wartość z ID 3, to jest playground, tam pewnie coś dopiero się zaczyna budować, albo na przykład z wartością 2, no to jest finish, albo z wartością, nie wiem czy jest, 5, no jest project, czyli w projekcie ten jeszcze jest. Dobra, podsumujmy teraz to, co się wydarzyło. Wydarzyła się następująca rzecz. Mając zmienną, która jest tekstowa, chcemy przypisać do niej unikalne ID-ki. Możemy to robić trochę na piechotę, jak to robiliśmy tutaj. A mianowicie tak, zbudowaliśmy najpierw słownik i później ten słownik wymieniliśmy na wartości, na unikalne wartości, na unikalne ID-ki. Ale to wszystko jest wolne. Jeżeli nie zacząłeś tego przypisać, jeżeli chodzi o te kroki na piechotę, to nie musisz tego przypisywać. Zobaczmy, ja tylko pokazuję Ci, jak o tym myślisz. A teraz zróbmy taką rzecz i zaraz też trochę dam więcej czasu. Zróbmy następującą rzecz, a mianowicie chcemy już przypisać ten factorize do nowej kolumny. I zwykle robimy tak, jak przypisujemy ten faktoraz do nowej kolumny, to zwykle nie nadpisujemy, to jest taki zwykły pattern nadpisywać wartości, więc tworzymy sobie takie underscore cat, prawie jak kod, ale w tym przypadku od zmiennej kategorialnej. I najważniejsze jest to, że ona zwraca nam dwie rzeczy, ID i etykietki, prawda? A my chcemy w tym przypadku same ID, no bo my chcemy zamiast powiedzmy A mieć 0, zamiast B mieć 1. Zamiast C mieć 2. Jeżeli jeszcze raz wystąpi A, no to znów mieć 0 i tak dalej, i tak dalej. Więc to oznacza, że tu pojawi się taki nawiasek kwadratowy i tu pojawi się 0. Jeżeli teraz to odpalimy, i to jest najważniejsza linia, która powinna u Ciebie się pojawić, i ta linia robi właśnie tę całą robotę. Zaraz właśnie spowolnię, żeby zdążyłeś to wszystko przypisać. Ewentualnie w międzyczasie to, co ja tu zrobię, to pokażę też value count. Więc teraz na chwilkę spowolnię, zobaczcie też, jakie tam pytania się pojawiły. Tutaj też mogę odpalić jeszcze labels, są takie wartości, które tam były. To jest ta linia najważniejsza, która powinna się pojawić teraz u Ciebie. Ta linia. Z tej całej powieści, które były. Też to będzie w nagraniu, możesz sobie spokojnie to obejrzeć. Staram się troszkę szybciej, żeby zdążyć, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że trzeba się zatrzymać, więc teraz masz dosłownie minutkę, powiedzmy, żeby to przypisać i wracamy, działamy dalej. Popatrzę też na pytanie przy okazji.
Слухайте, якщо ходять о сервери і так далі, то я вже певні речі ще переспензали, вже візер теж інформація зворотна, що комусь ще не вдало те, що залігував. І здається собі справу, що чинніше особ може десь там, ну, бути трошки дотиву, він спокійно, бо не стане добре робити, то це повідявим, але щоб іти далі, то може такий стартер, бачиш? То є такий стартер, дякую, добре їдеш, він дякую, дякую. То є стартер, ви старше скопіюєш то, дословно скопіюєш і вклеїш, і є ще ж на біжонце, він не обмежує себе, направда. Тим життя є дуже важко собі обмежують, але значно важче є бути просто, вєш, використовувати те мостне сторони, які є, він скопіює то, вклей, і вже є на біжонце, направда. Добре, лічимо зараз далі. Якщо то вдалося ще зробити, а вам надіє, що вдалося зробити, напиш, прошу, на YouTube, або тут на YouTube акуратно сватий подглянуть в тій хвилі. Плющики. Плющики звикли акуратно ліпі відкодовувати. Він прошу, напиш плющик, чи вдалося ще зробити factorize для тієї змінної. Він з чеком інформацію зворотом, це звикли є таке трохи опужнення. А в міжчасі ми зараз зробили щось тільки для єдної зміни, але хотіли ми то зробити для велю зміни. І зараз можемо, що можемо зробити? Можемо взяти так, що як пишеш собі columns, аби заплечав плющики, дякую за плющики, ну то трохи їх є, ну наша ригова 2080, так, на одру, правда? Więc зробимо так, в Python, як в язику програмування, є пентелька, więc вживаємо пентлі, щоб вона виконала працю за нас, ну бо в кінці по це ще аж так менше. І звернемо увагу, що ці зміни категоріальні, конкретно в тому випадку, вони мають такі щось, як власне, такі два кроки. То нам часом перешкоджало, але конкретно зараз то нам може навіть допомогти. Więc що ми можемо зробити? Ми можемо написати таким list compression. Я найперше напишу таким дуже простим list compression, який власне нічого не робить, просто того, що виписує те саме вартості. Але також можемо зробити це в такий спосіб, що тут буде такий if. І тут буде так, в ten спосіб, if, і справдзаємо, чи там є двох кропок в środку, так є це ще, і урухомили. Чи то, що зробимо в тій хвилі, тут ще трохи мінімічніце, але то, що зробимо в тій хвилі, то ставимо тільки такі колумни, які власне мають такі двох кропок в środку. Це всі цехи, на яких хочемо відпалити factorize, чи крок встеч, тут ми зробили ми це. Ми зробили ми то, що відпалили ми factorize на одній з тих велі колюмн, де їх є, завжди можемо справдити, де їх є. О, маємо 31 таку колюмни. Ну і зараз, називаємо таку такий cut fits одразу, там нам акурат ще прийде. Це ті колюмни, які ми хочемо в тій хвилі відпалити на всіх з них factorize. Więc co możemy zrobić? No to zwykłe pętle forby nam się przydały. Zobacz, co my robimy, tak krok po kroku. Jak masz to już napisane, kopiujesz to, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, takie coś. Tutaj piszesz for, tutaj piszesz na przykład fit in, cut fits, o takie coś. I następnie w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, my zrobimy to tak, że... No to można robić na różny sposób, ale zróbmy w ten sposób. To jest takie właśnie dynamiczne wstrzykiwanie właśnie tej zmiennej tutaj. I teraz to jeszcze wyjaśnię może tak, żeby to było oczywiste. Czyli w tym przypadku po prostu to jest nazwa kolumny, więc wrzucamy w sposób dynamiczny. A w tym dokładnie miejscu robimy taki przedrostek, czyli to coś, co jest tutaj, to możemy to na zero wpisać, nie obowiązkowo. To coś będzie wstrzyknięte nazwy tego czegoś, na przykład construction phase dwukropek, a później doklejamy wszystkim kolumnom underscore cat, żeby ich właśnie w ten sposób odróżnić. I jeszcze jest takie coś, może tu napiszę, potem przeniosę na górę, TQDM, import TQDM. O, takie coś. I jak sobie to odpalisz w ten sposób, będziemy widzieć postępy. Akurat w tym przypadku to raczej pójdzie dość szybko, ale ta funkcja jest bardzo fajna, żeby właśnie widzieć postępy. Tylko koniecznie wczytaj. Jak teraz to odpalimy, o widzisz, no to bardzo szybko to akurat przyleciało. I w tym momencie zrobiliśmy faktoryzację, albo przypisaliśmy wartości numerycznej nie tylko w jednym przypadku, ale również przypisaliśmy dla 31 kolumny. Ile nam to czasu zajęło? No, bardzo mało, jak mam nadzieję też zauważyłeś. Skopiujmy ten from import na górę, na szybko to sobie cofnę, żeby to było wszystko razem i wracamy z powrotem. Czyli to, co chcesz dopisać do tego, co było przedtem, to jest dosłownie jedna linia, to jest ta, gdzie chcemy po prostu wychwycić te kolumny, do których chcemy odpalić faktoryzację, a druga kolumna to jest właśnie
Так. Добре, то сьогодні дуже близько тему, щоб почати тренувати модель, тільки ми хочемо бачити, який калюмний сон нумеричний. Ну, в тому випадку то смірно важко зробити, бо як собі зробиш зараз сампл, побачиш, то тут на кінці власне з'явився такий цовіч, що має кінцівку underscore cat. Więc то, co możemy zrobić, my możemy zrobić znowu takie coś, co było tutaj. To będzie miało już takie numfits i w tym przypadku my akurat szukamy już underscore cat. Może tam kończy się na cat, ale to jest wszystko jedno, tak szybko to się wykona. I też sprawdzimy, ile tego jest. Więc udało nam się znaleźć 31 kolumna, albo w tym przypadku też cechy możemy powiedzieć, która będzie użyta do tego, żeby wytrenować model. Więc dochodzimy do tej sytuacji, że będziemy teraz wreszcie trenować model. Tak, więc bierzemy sobie ten nasz numfit. Najlepiej takie rzeczy kopiować, żeby to się nie męczyć za bardzo. Kropka values. W ogóle to, z tym męczeniem to jest bardzo łatwo być zabieganym. Znacznie trudniej właśnie wykonywać rzeczy w sposób no, taki bardziej przemyślany. Więc w ten sposób przygotujemy sobie x i y. Super. I teraz tworzymy model. Teraz weźmiemy sobie model taki bardziej skomplikowany. RGB. Wpiszmy tam jakiś MaxDev, niech to będzie na początku taki troszkę mniejszy model, bo to jest wszystko jedno, na początek nie jest aż tak istotne. MaxDev n estimators, niech tam będzie. To jest liczba modeli w środku, ale to jak nic ci nie mówię, to nie musi nawet aż tak dużo mówić. I learning rate, na przykład tam 0,3. Ewentualnie random state 0. Czyli takie cztery rzeczy. Czasem się robię to w ten sposób, RGB params, możemy zrobić zresztą też tak. Wtedy to się robi w taki sposób, czyli możemy sobie wziąć trochę to będzie już taki bardziej może skomplikowany, jeżeli chodzi o widok, ale i to możemy sobie w ten sposób zrobić. A, wtedy wszystko jest ładnie widoczne. Czy takie mamy parametry. I w tym przypadku jest ta pierwsza magiczna linia, którą widziałeś wtedy z tych trzech. Więc model jest zainicjalizowany. Teraz możemy ten model zacząć trenować. Czyli piszemy model fit x, y. To akurat chwilę potrwa. Już mamy wytrenowany. I możemy już sprognozować. Y pred model predict x. To ewentualnie mogę zrobić tak, żeby nie było widoczne. O, ja mam ten model wytrenowany. O, w tej chwili widzisz cały mój ekran. Więc tak mniej więcej możesz wykonać. A, jeszcze właśnie zróbmy min absolute error y pred. No i wynik jest właśnie taki. Na chwilę to zatrzymam, żeby właśnie masz teraz właśnie te kilka minut, żeby na spokojnie to przerobić, skopiować ewentualnie. A ja teraz ewentualnie postaram się też przyspieszyć i skopiuję to też na Slacka. Dobra, masz tutaj 2-3 minutki. Tak, na szybko skopiuję sobie tutaj, żeby wszyscy już tu mieli. Tego startera będzie wtedy sprawniej. Będzie wtedy sprawniej. Model fit. O, pięknie. Więc to teraz przy okazji też wrzuciłem kolejnego startera, starter 2, żeby na bieżąco po prostu nadążyć. Więc jeżeli ktoś tutaj
No, z takich przyczyn logicznych, bo teraz trochę to też czasem szkody po prostu spędzić, nie wiem, 15 minut, żeby to przypisać, a wiem, że na początek, jak powiedzmy nie kojarzysz tych nazw, to może zająć trochę dłużej, więc masz tutaj kawałek kodu, który możesz spokojnie sobie wziąć. On działa, no to jest kawałek dalej, czyli my tam przed chwilą mieliśmy tą pierwszą część, to był starter 1 i teraz mamy tą drugą część, no i to powoduje, że jak to odpalisz, wytrenujesz model właśnie, jak tutaj mi pokazywało, na ten wynik. Pamiętasz, że przedtem mieliśmy wynik 10, a teraz mamy wynik 6, więc no spokojnie, to zostawisz na chwilkę, widzę, że tutaj bardzo aktywnie piszecie, więc no, pomilczę chwilkę, ale ekran będzie dostępny. Dobrze, widzę tutaj już wyszły pełne rzeczy, też czytam wasze komentarze. Bardzo dziękuję, że tutaj jest wesoło, sporo się dzieje. Tutaj zwykle na webinarach jest nudno, a to się dzieje. Dzięki. Mam nadzieję, że dało się to przypisać, albo przynajmniej skopiować stąd, gdzieś tutaj. Tylko daj mi wrzuciłem. Tutaj coś. Tylko daj mi trzeba wrzucić. Tak. Więc. No to proszę zajrzeć, żeby tutaj ewentualnie ktoś to podpowiedział. Ja skopiowałem to stąd wprost, więc to powinno działać. Chyba, że nie, to potem wrócę teraz, po prostu nie chcę w tym momencie na to się rozpraszać. Skupmy się teraz na jednej rzeczy, na jednym ważnym szczególe, który tu się stał. A mianowicie, jak sobie poskładamy nawet te rzeczy do całości, to będzie to bardziej zauważalne. To zobacz, my robiliśmy teraz taką duże uproszczenie. My trenowaliśmy na tym samym X-ie, na którym prognozowaliśmy. A to oznacza, że nasz wynik w tej chwili jest przeuczony. Istnieje takie pojęcie w uczeniu maszynowym jak overfitting albo przyuczenie się i ono polega na tym, że model w tej chwili nie jest aż tak dobry, tylko on się przyuczył. On po prostu zapamiętał
bardzo konkretne przypadki. Przykład. Jeżeli mamy na przykład taką sytuację, że załóżmy tutaj pisze columns, mamy jakieś takie informacje, tam ad type, czy tam czy to jest osoba fizyczna, czy agencja, jakiś tam rodzaj, rodzaj tego budynku inwestycji, czy tam jest winda, jakiś tam rodzaj łazienki itd. itd. I on po prostu zapamiętał poszczególny przypadek jako słownik i potem zwraca ten wynik. Czy to jest dobrze, czy źle? No zobacz. Jeżeli w tym przypadku on to zapamiętał, to oczywiście on będzie dobrze zgadywać, ale wystarczy, że przyjdzie delikatnie inna nieruchomość, troszkę inne parametry, to on nie będzie miał takiego dopasowania idealnego i się zgubi i wynik będzie znacznie gorszy. Czyli w praktyce to oznacza, że jak trenujemy nasz model, to wynik jest dobry, ale potem jak wrzucamy go na produkcję i wtedy przychodzi nowy rodzaj danych, czyli nadal o nieruchomości, ale troszkę innej wartości, bo to się cały czas zmienia, bo to jest życie, żyje jak rzeka, wszystko płynie, wszystko się zmienia, to w tym przypadku wyjdzie na to, że model sobie już nie poradzi. I to jest smutne, no bo tak naprawdę po to nam jest ten model. Nie po to, żeby on radził sobie tak w offline, kiedy, znaczy on, no tak, jakby sobie tutaj, to się nazywa takie offline validation, czyli wtedy, kiedy nie rzucamy go na prawdziwy świat, na online, tylko wrzucamy go na jakieś tam danych przeszłości, które się wydarzyły, które są znane, po to, żeby się nauczyć. To akurat nie ma tam żadnej wartości, żeby to prognozować wstecz, no bo każdy ekspert potrafi prognozować wstecz, znacznie trudniej jest prognozować do przodu. Teraz co możemy zrobić? Teraz nie chcę wchodzić w te tematy takie z walidacją, bardziej tak trochę, tak w skrócie powiem, że możemy zrobić teraz taki myk, że będziemy trenować na jednej próbce danych, na jednej takich powiedzmy pierwsze 1000 wierszy na tych wierszach trenujemy, a kolejne 1000 na tych wierszach testujemy. Albo trochę bardziej taki skomplikowany mechanizm, jest taki mechanizm, który nazywa się cross validation, albo walidacja krzyżowa w polsku. I on działa w taki sposób, że a po prostu każdy wiersz zawsze trafia do testu, ale głównie są takie fazy, kiedy to jest w trenie, a to jest w teście. Potem się zmieniamy nawzajem. Więc docelowo to jest tak, że na jednych wierszach albo na jednych obiektach się uczymy, a na innych sprawdzamy. Dzięki temu tutaj model już nie ma możliwości aż tak bardzo się przyuczyć, chociaż to też jest upraszczenie. Z overfittingiem trzeba pracować troszkę dłużej, ale na początek myślę, że to wystarczy. Jak możemy to zrobić, jeżeli chodzi o trenowanie? Jest takie coś jak cross-val score, to jest to coś, co my tutaj już definiowaliśmy przed tym. Zobacz, ja może skopiuję, żeby to było widoczne, żeby to umknęło u Ciebie, to zobaczysz. To się nazywa w taki sposób cross-val score i ona działa tak, że ona oczekuje na model, na X, na Y, CV to jest właśnie cross-validation, jakiś parametr na przykład 3 i jeszcze ona oczekuje na scoring. Ten scoring trzeba pisać jako nazwę. Zwykle człowiek może zapomnieć i to jest normalne, my teraz to wciśniemy, on rzuci nam wyjątek i tego się nie przerażaj. Jedziemy ten sam koniec i ona podpowiada, że właśnie tutaj jest definiowana lista metryk, które możemy użyć. Więc to, co ja zwykle robię, kiedy zapomnę, teraz to robię nawet specjalnie trochę, to wpisujemy sobie takie scikit-learn, wpisujemy to i to jest lista metryk, które on potrafi obsłużyć. Nam potrzebny jest min absolute error, min absolute error. O, jest takie coś. To jest akurat taki jeszcze prefiks snack, ale to jest mało istotne, więc kopiujemy sobie to tutaj. Ja to skopiuję zaraz trochę niżej, żeby też to miałeś cały czas na ekranie. I ja w tej chwili już uruchomiłem ten kod. Jeżeli chodzi o walidację, dostaliśmy właściwie 3 wartości, więc zróbmy to trochę inaczej. Będzie taki scores właściwie i zróbmy wartość średnią i odchylenie standardowe, żeby ten wynik był taki bardziej spójniejszy. NP STD. Czyli używając taką walidację krzyżową, widzimy, że nasz wynik jest około znak minus pomiń, bo to są takie szczegóły techniczne, to w tej chwili jest mało istotne. Więc widzimy, że mamy 7.1, czyli to jest troszkę gorzej niż mieliśmy przed tym. Ja Ci pokażę, co mieliśmy przed tym, żeby tak, to sobie usuńmy komórkę. Tu mnie ten wynik już zniknął, to odpalmy jeszcze raz. Tam było coś około 6.7. Ten wynik poprzedni, on jest troszkę lepszy, ale nie ma co po prostu łudzić, tam po prostu jest model bardziej przeuczony. Ten wynik jest bardziej realistyczny, czyli w tej chwili mamy wynik około 7 milionów, wychodzi na to, mylimy się, czyli jak przetłumaczymy na złoty, to mamy plus minus 350 tysięcy. Już jest lepiej, prawda? Przedtem mieliśmy około 500 tysięcy błąd, w tej chwili mamy około 350 tysięcy. Teraz co możemy zrobić na szybko, aby ten wynik spróbować jeszcze naprawić? Więc moglibyśmy spróbować prognozować w troszkę inny sposób, a mianowicie zrobić
wartość logarytmiczną. Ja przypomnę, jak wygląda nasz price. Jak sobie zrobisz price jeszcze raz tutaj hist, no to widzisz ten długi, długi ogon. I ta wartość średnia w tym przypadku, ona nam psuje, przez to, że są wartości odstające, to ona psuje tą wartość średnią. Wartość średnia jest znacznie bardziej zawyżona. Więc to, co możemy zrobić? Możemy zrobić taki trik NP-log i wtedy zobaczyć, że konkretnie w tym przypadku beans na przykład tam, no niech będzie 100. Dobra, trochę to zatrzymam, żeby miałeś czas to przypisać. Czyli konkretnie w tym przypadku ten rozkład staje się bardziej symetryczny. No, mówiąc wprost, jest teraz bardziej piękniejszy. Nie wiem, czy to zauważysz, ale jest takie, że on nie jest aż taki idealnie symetryczny, ale zdecydowanie porównując, nie wiem, czy to się zmieści, no prawie, ten słup, który w tym nie mieści, porównując z tym, co było tutaj, o, tak się mieści. No to widzisz, że tutaj był totalny jakiś jeden duży słupek i potem jakieś takie malutkie, delikatne strzały, których było bardzo mało, ale to potrafiło nam totalnie rozwalić cały system. Więc pod tym względem widzimy, że to udało się bardziej zrobić symetrycznie. Więc to, co teraz chcielibyśmy zrobić, w takim razie zrobię taki trik polegający na tym, że konwertujemy nasze ceny w wartości logarytmiczne, następnie nasz model uczy się na wartościach logarytmicznych, zwraca wartość logarytmiczną albo logarytmizowaną i następnie ją odkręcamy. Jak możemy to odkręcić? Już Ci tłumaczę. Zobacz, na przykład mamy jakąś taką wartość 100, prawda? To wtedy wartość logarytmiczna tego 100 będzie 4,6. A jak chcielibyśmy to odkręcić, to wpisujemy np-exp. No tutaj trochę jest zaokrąglenie, to nie zwracam uwagi, to jest błąd tak zwany numeryczny. To zawsze będzie się pojawiało, ale jak widzisz, w ten sposób możemy to wrócić. Czyli mówiąc tak wprost, tak koncepcyjnie, mamy ceny. Te ceny mają taki zepsuty z punktu widzenia symetrii rozkład, więc próbujemy użyć pewną taką transformację albo zmianę nałożyć na te wartości, aby wynik oni stali się bardziej symetryczny. Co to znaczy bardziej symetryczny? Że na przykład w tym przypadku większość wartości ma wartość pomiędzy, na przykład, powiedzmy 2-3 na przykład, tak? I większość się mieści tutaj. I to jest wartość taka trochę inna niż tam rubli czy coś, bo to jest wartość zlogarytmizowana, prawda? Żeby mi to też interpretować. I chcielibyśmy, aby nasz model w tym przypadku nic nie wiedział na temat wartości oryginalnych. Chcemy wytrenować model na wartościach zlogarytmizowanych. Następnie model oczywiście zwróci nam też wartość zlogarytmizowaną i później jak już to zwróci, trzeba odkręcić z powrotem. Zróbmy na początek to w miarę prosty sposób, czyli tak. Ewentualnie możesz próbować sam jeszcze to zrobić, ale ja Ci spróbuję pomóc i wspólnie to zrobimy. Właściwie skopiujmy sobie ten kawałek kodu, który już tutaj mieliśmy. Czyli będzie jakiś nas XGBoost. I skopiujmy tutaj kawałek kodu. Tylko troszkę zaraz go przerobimy. Już nie będę skakać, już będę to trzymać tutaj. Tylko tutaj zrobimy tak. My chcemy trenować na Y-log, prawda? Teraz to, co nas wróci, będzie Y-log pred. A Y-log to będzie właśnie, trzeba to odkręcić w tej chwili, czyli to, co my teraz zrobimy, to w tym momencie odkręcamy, czyli tutaj nam model zwraca właśnie wartość logarytmizowaną, odkręcamy tą wartość, pojawi się nasz Y-pred, tutaj pojawi się właśnie Y-pred, ten Y-pred już znam tutaj. Wszystko jest dobrze, tylko nam brakuje w tej chwili jeszcze Y-log, więc zróbmy sobie taki Y-log, równy się np-log od Y. Uruchamiamy to, na wszelki wypadek możemy to odpalić i uruchamiamy to. Więc jak widzisz, wynik nam się poprawił. W tej chwili prawdopodobnie możesz zauważyć, że znów mamy kolejny taki problem z przyuczeniem się prawdopodobnie. Nie wiem, czy go widzisz, ale teraz daję Ci chwilkę, żeby zdążyłeś to napisać, naprawić, a ja też skopiuję ten starter. No już będzie drugi w takim razie starter, skopiuję go na Slacka. Dobrze, to kopiuję sobie tutaj. Tak, starter 2 i to będzie ten kawałek XGBoost. Tak, a właściwie możemy tutaj trochę wcześniej tutaj wrzucić ten N to. Teraz wrzućmy tam wartość. No i właściwie mamy wszystko. Czy to już starter 3 będzie? Jak to jest? Jak to je nazwałem? To był starter 2 wyżej. W takim razie to będzie starter 3. O, crossfire score. Okej, oczywiście. Skopiuję.
Więc to jest o tym. Tak trochę. A tutaj jako odpowiedź wrzucę. To jest ta część. Oczywiście, że mogę bardzo. Dobra. No to okej. To w takim razie daję chwilkę. Myślę, że ta część chyba najbardziej w tej chwili jest potrzebna. Trzymam to na spokojnie, kilka minut przepisz, zobacz ten wynik, potem jeszcze porozmawiamy, co możemy zrobić jeszcze, aby to usprawnić. Nie chcę przerywać tą przepiękną muzyczkę, ale spróbuję podsumować, co nam udało się już osiągnąć i jeszcze kilka rzeczy zdążymy to zrobić, bo widzisz, że pędzimy jak rakieta. Więc zobacz, my zrobiliśmy tak, że wczytaliśmy dane. Tych danych w tym przypadku jest taka tabelka, która składa się z 40 tam parę tysięcy wierszy, czyli nieruchomości w tym przypadku. I mamy też taką jedną z kolumn, która nazywa się price. To jest nasza zmiana docelowa, czyli to, co chcemy prognozować. I to, co zrobiliśmy na początek, to zrobiliśmy taki bardzo prosty, prymitywny model polegający na tym, że wzięliśmy po prostu wartość średnią, potem też mediany ewentualne i powiedzieliśmy, że wszystkie mieszkania, wszystkie nieruchomości
в Москві коштує як варто середня, або всі медіани. І тоді винік був якого там дешевше, там 13 на варто середня, потім дешевше якого медіана. І то, що тут зіскалюємо. Чи 10 в тому випадку можемо інтерпретувати, як бонд є плюс-мінус 10 мільйонів рублів, а 10 мільйонів рублів теж ставимо, що то є 10 мільйонів, то входить 50 тисяч, так? Якось так, злотих. Мені більше, так треба в певному приближенні то можна було інтерпретувати. Потім пішли далі, і хотіли ми взяти більш скомплікований модуль, власне, XGBoost, тобто той модуль, який ми особисто вживаємо регулярно і, прежде всього, теж на продукції, він є стабільний. Ten model u nas, właśnie jak powiedziałem, że wdrożyliśmy ponad 500 modeli, to większość z nich to jest właśnie XGBoosty. Naprawdę dobre, dobra rzecz, działa stabilnie. Są tam niuanse, jak ze wszystkim. Jak chcesz coś zepsuć, to akurat nie trzeba być mistrzem, to zawsze możesz coś zepsuć. Ale jak robisz wszystko w miarę sensowny sposób, to działa stabilnie. I teraz tak, jak mówimy o XGBoosty już, to już tu są troszkę większe wymagania, więc w tym przypadku już nie możemy wrzucić wartości jako string, wartości takie jako, no jakoś tam wartość, my tam mówiliśmy, czy to jest w budowie, czy tam ściany już są, czy w projekcie, itd., itd. Musimy to jakoś skonwertować w wartości numeryczne. Możemy to robić na przeróżne sposoby, ale my z Tobą chcemy iść tak bardzo oszczędny sposób, bo nas tego czasu nie ma aż tak dużo. Chcemy robić tyle, ażeby wartość była od taka. Więc zrobiliśmy zwykły factorize, używając najzwyklejszą pętelkę. Ta pętla for przeleciała przez kolumny, ich było 31 bodajże. I dla każdej kolumny wygenerowała unikalne wartości. Napisaliśmy dosłownie 3 linijki kodu, a zrobiliśmy tyle pracy, naprawdę. Jakby teraz też dużo komentuję, więc to trochę czasu nam schodzi, ale normalnie jak to piszę, to schodzi tam, nie wiem, 5-10 minut, a już zrobiłem to, co czasem można robić przez kilka tygodni. I później to zrobiliśmy, to już mając wartości numeryczne, wyciągnęliśmy to jako X nasz, jako Y i wytrenowaliśmy pierwszy XGBoost. Dostaliśmy wynik najpierw 6, potem ja powiedziałem, że to jest trochę optymistyczny wynik przez to, że było przeuczenie. Wrzuciliśmy to do cross-validacji. Jak mówię cross-validacja, to niczym ci nie mówię, to po prostu pomyśl o tym, że to jest taki mechanizm, który bardziej uodpornia nasz model do tego, żeby model wyciągał bardziej doświadczenie, bardziej taką wiedzę, niż tylko nauczył się jakichś takich poszczególnych przypadków, bo nam zależy na tym, żeby model wiedzę uogólnił, żeby on w pełnym sensie zrozumiał. Oczywiście on tego nie zrozumie, bo to jest kwestia definicji, co to znaczy zrozumieć, ale to, co w naszym przypadku by oznaczało, że jak przyjdą trochę inne dane, delikatnie inne, troszkę inna ulica, troszkę inne, no powiedzmy tam stopień bezpieczeństwa, albo powiedzmy, że to jest w projekcie i stopień bezpieczeństwa jest inny i tak dalej, dalej. To chcielibyśmy, żeby model nie oszalał z tego, że nie wie co powiedzieć, tylko jakoś się dopasował, żeby to jakoś był w stanie w jakiś sposób to poradzić z tym przypadkiem, który nigdy w życiu swoim nie zobaczył. I później zrobiliśmy krok dalej jeszcze, prowadziliśmy wartość logarytmiczną, zrobiliśmy to po to, żeby ten nasz rozkład, który mieliśmy, stał rozkładem symetrycznym. Dlaczego to jest ważne w tym przypadku? To akurat takie szczegóły nie wyjaśnię w 5 minut, ale zapamiętaj ten moment, to już wystarczy, że w ogóle pracując z danymi, oni dość często, jak mają rozkłady inne niż symetryczne, co to znaczy symetryczne, bo powtarzam to co jakiś czas, jak sobie zrobisz taką kreskę w środku, no to jest takie trochę lustrzane odbicie. Ja wiem, że to nie jest idealne lustrzane odbicie, no ale myślę, że się zgodzisz, że w tym przypadku to jest totalne, bo jeden słupek i długi, długi ogon tak zwany. A w tym przypadku, no tak mniej więcej, prawda? Mniej więcej jest to symetryczne i ewidentnie to już wygląda tak bardziej piękny jako rozkład niż tylko jakiś taki zaburzony rozkład. Przecież tutaj można też się pobawić troszkę w te rozkłady, na przykład rozkład dziesiętny, logar dziesiętny wpisać, albo binarny. W tym przypadku bardziej dziesiętny raczej wyjdzie, żeby to było troszkę jeszcze bardziej to symetrycznie wygląda. To jest takie szczególiki w tej chwili. Nie walczymy o szczególiki, robimy takich kilka kroków do przodu i wygrywamy dużo. To jest nasz plan na dzisiaj, no w ogóle na życie, tak? Robisz te kroki, żeby zwyciężyć. I następnie uruchomiliśmy właśnie w ten sposób, że zwróć uwagę na to, tutaj powstaje nasz model. Te parametry tak naprawdę w tej chwili możesz zignorować, jakieś tam parametry, prawda? Powstaje nasz model. Naszą odpowiedź, nasz Y konwertujemy w inną, to się mówi przestrzeń, albo przypisujemy nieco innej wartości według pewnego algorytmu i pojawia się nowa odpowiedź, Y-log, jest czymś innym niż oryginalna wartość, ale w tym przypadku, przez to, że ten Y-log ma właśnie bardziej symetryczny rozkład, to oznacza, że model bardziej przyjemnie będzie z tym pracować i on będzie bardziej odporny na takie właśnie różne anomalie, które są w danych. I to, co my teraz robimy, zobacz, bo to jest ważne, żeby to zrozumieć. My przekazujemy do modelu, to jest faza trenowania, przekazujemy do modelu Y-log, który
ну і з трансформатором, чи чимось іншим. Чи в тим випадку модуль не вініць на темат оригінальних вартощі. Чи в його очах, якщо б він мав, то світ виглядає важне тільки в тих, яка відповідь, є тільки злогоритмізована, правда? І наступне, якщо ми робимо тут предикції, то в тим випадку мусиш там пам'ятати, що модуль не звертається чи прайса, бо не вініць темат прайса. Он чи звертається Y-клок пред. Чи то є щось пов'язаного з прайсом, але щось іншого, правда? І то, що ми робимо далі, то ми собі відкринцяємо. Тобто часом є такий ще проблем, що потрапив звертати вартощі уємно, в тим випадку акурат не звручив, але часом може там звертати вартощі уємно, чи там теж ще відпорність на то, бо лугар собі не порадить з вартощі уємно. В тому випадку є окей. І то, що ми зробили, то цей Y-лог пред відкринцяємо до нашого Y-прода, вживаючи так он є функція логаритму, а є та викладніча, так? Чи то є в одну сторону, то є в другу сторону. Чи то впроваджаємо в нову пшешень, а то вертаємо з цієї нової пшені в стару пшешень. Ну і виніку того достаємо цей Y пред і порівнюємо наш винік. І до іншого треба звернути увагу, що знову тут учимося на тих самих X, чи тут учимося на X і прогнозуємо на X, то акурат не є файно, бо в тим випадку модель є трошки, ну, більше ще приучив речі, ніж то відзе огульне. Але зараз не хочу входити в шибуло крос-валідації, бо займемо трошки більше часу, а хоча б показати іншу річ. І згодом того, колейний ноутбук, щоб трошки погребати в наших даних, ніхто буде, мушу собі тільки тут відпалити, що то буде наш третій ноутбук, і то буде такий ExGBoost LFI, наприклад, зараз вияснюю, що там ходи з тим LFI, і щоб то пішло нам трошки більш справні, швидше, то так, скопіємо change речі стонд, і вже бачиш, як копіюєш ті речі, то ще хоче щось з цим зробити, і це то розв'язання, але наразі не входимо в ті речі. Так, тут мусимо вписати собі LE5, то акурат нам може ще прийдати. Добре, ніхто собі то вчитує ще. Добре. Зараз так, ну знову потребуємо собі вчитати дані. Вчитуємо дані. І потребуємо модуль. Читаємо ten, właściwie потребуємо модуль і потребуємо кого коду, який тут повстав, навіть читаємо. Або зроби łatwiej, як я собі цофнę. Cofnę sobie tutaj, przy okazji zobaczymy, czy to nadal działa, i skopiuję sobie tą część, ten starter. Skopiuję sobie tego startera i wrzucę go tutaj. Zaraz zobaczę, tak na szybko poskanuję, czy tutaj wszystko się zgadza. Przy okazji zobaczycie, jak ja sobie z tym radzę, jak mam te rzeczy. Tak, dobra, to sobie wrzucimy do kolejnej komórki. Czy tutaj wszystko jest? No chyba jest. Dobrze. X. Tutaj mamy nasz X. Aha, tutaj też możemy sobie zrobić od razu tą rzecz, że tutaj będzie Y-lock, czyli dodaję tylko właśnie Y-lock. Tutaj, żeby to już po prostu jechać na takich większych obrotach, tu będzie to, to będzie Y-lock pred, Y-pred, NPX. Y-lock pred to coś. Dobra, no to mniej więcej tak, uruchamiamy, sprawdzamy, czy to nam działa. Działa. I teraz spróbujmy coś tak popatrzeć na te dane, bo zobaczmy, w ogóle dotychczas w ogóle nie patrzyliśmy na dane, czy to jest dobrze. Na dane akurat warto patrzeć, tylko problem z danymi jest taki, że jeżeli zaczniemy patrzeć na dane po prostu oto tak, to może się okazać, że zmarnujemy bardzo dużo czasu. Więc fajnie by było, aby model, bo ma dużo tam swoich rdzeni, niech sobie się kręcą, podpowiedział nam, na które rzeczy nam opłaca się popatrzeć. No i na przykład możemy sobie wpisać takie LFI-shaveweights, tutaj przekazać nasz model i też to się nazywa feature names, tak? Nie wiem, czy to będzie podpowiadać, może będzie, a może nie. Target, o, feature names, dobrze to mówiłem. Feature names, w naszym przypadku nazwy cech mieliśmy w tym nam fits. Tak, i wpiszmy sobie tutaj top 30, niech to wypisze, albo tam 40, nie wiem, ile tam cech mamy tych. I takie coś zróbmy. I teraz to, co widzisz na swoim ekranie, i to, co ja też widzę na swoim ekranie, to widzimy ważność tych cech. Widzimy na przykład, że housing class, construction phase, building type, a type są dość istotne. Jeżeli chodzi o istotność tych rzeczy, to też nie jest takie trywialne, tam trzeba umieć to interpretować, ale na początek zaufajmy temu, bo to akurat już może mieć dość mocny sygnał i spróbujmy coś z tym zrobić. Możemy spróbować jakoś to przeanalizować, w szczególności
Potem jakieś pary przynalizować. Ale zacznijmy od początku. Weźmiemy sobie na przykład takie house and cut. Ja może zrobić tak, żeby to było mniej, żeby mój ekran był bardziej... O, dobra, tak niech będzie. I zróbmy takie sobie pivot table. Nie wiem, czy kojarzysz, czym jest pivot table. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to zaraz zobaczymy to w praktyce. I tutaj w indeksie chcielibyśmy mieć właśnie... W indeksie chcielibyśmy mieć właśnie nasz house and class cut. A, właśnie inaczej, żeby to było taki bardziej po ludzku, to my ten cut usuwamy. Właśnie między innymi teraz nam się przyda ten label. No i widzisz, co to oznacza. Mam tu takie coś jak business class, comfort class, economy class, elite class. Tylko jedna rzecz, która nam się tutaj nie do końca jest fajna. My chcielibyśmy, żeby ono zwracało uwagę na price przede wszystkim, bo my interesujemy się teraz naszym price, tylko values. Czyli to, do czego my dążymy, to my chcemy jeszcze takie coś jak arc function. I tutaj możemy sobie wpisać na przykład npmin. No i tu na przykład widzisz, że wartość średnia dla tego wymiaru, że mam jak business class, to wartość średnia jest prawie 17 milionów, comfort class jest prawie 9 milionów, economy class 9 milionów, elite class 93 miliony. Możemy dodać trochę więcej tego wymiaru, na przykład npm median. Możemy zrobić tak, żeby to było trochę bardziej czytelniejsze, to zróbmy tak, ag funx, dobra, w ten sposób, tu wrzucamy to coś. I dodajemy, co tu możemy dodać. Na przykład możemy dodać, ile tego jest. STD możemy dodać jeszcze. Jakie będzie odchylenie standardowe. No i mamy takie różne wartości. Na przykład widzimy, że tych business class wartość średnia jest 16 milionów. Median w tym przypadku 13, tam prawie 14 milionów. Odchylenie standardowe jest dość duże, co powoduje, że tam pewnie jest takie duże zamieszanie, jeżeli chodzi o ten ogon. I też widzimy, że takich przypadków trochę jest. Ile to jest? 13 tysięcy, tak? 13 tysięcy jest właśnie business class, comfort class, tutaj widzimy, że wartość średniej mediany jest podobna do siebie. No i też widzimy, że odchylenie standardowe jest mniejsze, to oznacza, że zwykle jak odchylenie standardowe jest zerowe, to oznacza, że min mediany się muszą pokryć, prawda? Chociaż nie zawsze musi być prawdą, ale tak na szybko mówiąc. Teraz economy class, tutaj jest 9, 7, więc mam nadzieję, że widzisz tutaj takie różne wartości. I to, co chcielibyśmy zrobić jeszcze dalej, to fajnie było posprawdzać właśnie teraz, włączamy tą część kreatywną, żeby popracować tak wspólnie, żeby posprawdzać różne inne wymiary. Można na przykład teraz sprawdzić, na przykład skopiować ten construction phase, czyli bierzesz sobie ten construction phase, teraz jak go skopiuję w sumie w ten sposób i wrzucamy go tutaj. Jak sobie teraz to odpalisz, no to widzimy tak, są to różne takie construction phase, building walls, commissioned, finish, tam cokolwiek tam to oznacza. Bardziej patrzymy na wartości. Widzimy, że wartości są różne, czyli to, co model nam podpowiedział, zobacz, te cechy są istotne i ważne, to widzimy, dlaczego on to podpowiedział. Widzimy, że dość często wartości są różne. Też widzimy, że są różne proporcje tych, na przykład, no nie pamiętam, co to jest, nawet nieważne, co to jest, ale bardziej chodzi o to, że takich przypadków mamy tylko 67, więc nie wszystkie wartości są również często występują. Na przykład to jest najbardziej popularny przypadek, czyli ściany budują, są budowie, to mamy takich przypadków 13 tysięcy, no i tak dalej, więc w projekcie na przykład mamy mniej niż 1000. Ale też możemy zrobić takie coś, że możesz połączyć różne rzeczy razem, czyli możesz sobie wziąć właśnie ten housing class i połączyć, wtedy mamy dwie rzeczy naraz. Albo na odwrót, to jak tam chcesz sobie wybrać. Na przykład widzisz, że building walls i business class kosztuje 15 milionów, a commissioned i business class kosztuje 22 miliony, widzisz? Czyli my wchodzimy jeszcze bardziej taki ciekawy, przystawny sposób patrzenia na nasze dane. Zobacz, my skąd dowiedzieliśmy, że na to trzeba patrzeć. Mamy ponad 30 cech i zaczęliśmy patrzeć na rzeczy, które są wartościowe. Dlaczego? No bo wytrenowaliśmy model i model nam podpowiedział, że mi się wydaje, że te rzeczy są ważne i dzięki temu oszczędza nasz czas. Teraz proszę popracuj z tym, ja skopiuję może ten kod też na Slack i twoim celem tej chwili jest właśnie troszkę poeksperymentować. Jak znajdziesz coś ciekawego, napisz o tym na Slack, żeby wspólnie razem mogliśmy jakoś tego skorzystać. Więc tak, skopiuj najpierw ten kod, L5, tak, więc lecimy. Tu będzie któryś starter? Czwóreczka. Tak, starter, nie, czwóreczka jest tak. No to ten sposób właśnie, jak czasem mówię, to nie zawsze się nazywa super. Tak, import L5. Tutaj, no, albo, żeby to było też szybsze. Skopiujemy to całość, żeby po prostu można było to wziąć.
Tak, skopiuję stąd. Tutaj coś napisało mi się. Tak, nie, tam to poszło. Importy mam. To mam. Jeszcze ta część. No i za chwilę już będziesz mieć całość. Ta część. Ta część. Tutaj liczymy sobie modelek. Teraz właśnie L5. No akurat chyba już tu był, dobrze. I tutaj. Tylko musisz to w osobnej komórki, bo inaczej zobaczysz wynik. Takie coś. I to już wystarczy, żeby w miarę szybko na bieżąco to przerobić i zobaczyć wynik. Ja może otworzę to tutaj. Nie wiem, w którym miejscu, może w tym miejscu. Trochę schowam tu. Może w ten sposób. Więc naszym zdaniem teraz jest to, żeby popatrzeć właśnie na dane, ale sugerując tym, co model nam podpowiedział. Więc no, pobadajmy tutaj 5 minut może. I będziemy podsumować to, co się wydarzyło. Thank you.
Mam nadzieję, że udało się tutaj troszkę podziałać w międzyczasie. Też cały czas kopiuję na Slacka gotowe kawałki kodu, żeby można było to odpalić. I spróbujmy już troszkę podsumować, co tu się wydarzyło, bo już minęły 2 godzinki, więc warto trochę płynąć już do brzegu. Więc zobacz, na początku zrobiliśmy tak, że wczytaliśmy dane, w bardzo prosty, prymitywny sposób zbudowaliśmy moduł, uzyskaliśmy wynik. Zobacz, jak szybko cisnęliśmy na wynik, albo jeszcze krok na wstecz. Pierwsze, na którą zwróciłem uwagę, to gdzie nasz Y. Musimy zawsze wiedzieć, gdzie nasz Y. I w ogóle problem, kiedy zaczynasz rozwiązywać, nie rozpraszaj się na jakieś inne szczególiki, dopóki nie masz Y. I dość często to jest taki problem, który często jest problematyczny. To znaczy, Y dość często może być gdzie indziej niż twój X. To znaczy, że mamy na przykład sprzedaż i Y to jest wartość faktury, ale to jest zupełnie inny system, który jest jeszcze lepiej jakieś tam zdjęcia, niekoniecznie w wartości cyfrowej i tak dalej, i tak dalej. Więc tym Y trzeba być bardzo uważnym, ostrożnym. Jak masz jedno pytanie do zadać tej osobie, która będzie właśnie ten problem chce użyć, znaczy to rozwiązanie użyć, który powstanie, no to zapytaj, czy ma Y. Przynajmniej dość często powiesz, że ma, tylko pytanie, kto to znaczy w praktyce, bo na przykład jak zapytasz, a czy macie informacje, ile było sprzedaży, to zwykle osoba od biznesu powie, no mamy, tam nie wiem, pani Zosia, czy tam pan Jacek, Jarek siedzi w księgowości i ma, ale zapytaj, a czy jestem w stanie wyciągnąć to w postaci tabliczki na przykład w Excelu, żeby to dla tego człowieka było zrozumiało, co pytasz. I tutaj pojawia się problem, chyba nie. No właśnie, i to jest problem, kiedy trzeba właśnie na tym się skoncentrować, niż na jakichś innych szczególikach. Kiedy już mamy Y, w miarę wiemy, jaka jest natura, też wiemy, jak to zinterpretować. Zobacz, co robiliśmy. My próbowaliśmy cały czas zrozumieć nie tylko liczby, tylko co to znaczy w praktyce. Próbowaliśmy to skonwertować na przykład na takie rzeczy, które my rozumiemy, albo przynajmniej jakieś pobudzić wyobraźnię, aby dla nas było to już bardziej takie oczywiste, co znaczy ten nasz Y. I następnie, za dużo nie spędzając czasu na przeróżne rzeczy, zaczęliśmy trenować modele. Znaczy, nasz model pierwszy był bardzo śmieszny, ale fajnie, że on był, bo to była ta wartość średnia i mediana. I w bardzo szybki sposób zbudowaliśmy takie baseline. I potem zobacz, może tak się stać, na przykład będziesz używać jakieś takie skomplikowane modele nie pod kątem jakości, tylko pod kątem użycia, to może się okazać, że twój wynik będzie prawie że podobny. Tylko spędzisz na to czasem 2 tygodnie, czasem nawet 2 miesiące, albo nawet 2 lata. Niektórzy potrafią męczyć, pisać jakieś granty, potem się okazuje, że w sumie nie wiadomo po co, bo zwykle taki dummy model daje bardzo podobny wynik. To jest prawda, tak może być, więc tutaj pod tym względem próbujcie podpowiedzieć tak w krótki, zbędny sposób, że tak możesz oszczędzić dość sporo energii. I później, mając ten baseline, przerzuciliśmy od razu na XGBoost. Dlaczego XGBoost? I jest takie powiedzenie, jak nie wiesz co użyć, to użyj XGBoost na początek, bo czemu nie? Zwykle daje najlepszy wynik albo jeden z najlepszych. I to stwierdzenie pojawiło się, myślę, że nie wiem, 4-5 lat temu mniej więcej. I nadal jest w miarę aktualny. To znaczy są kilka konkurentów, które z XGBoostem teraz walczą, między innymi CatBoost, ale XGBoost, stary, dobry, sprawdzony koń, jedzie cały czas dobrze. Teraz dalej, co zrobiliśmy? Jak zaczęliśmy używać XGBoosta, to już musimy przygotować nasz X jako wartość numeryczną, więc zrobiliśmy to w miarę szybko. W ogóle zignorowaliśmy braki, które mamy, bo mogliśmy to spędzić kolejne kilka tygodni albo kilka dni, żeby to wszystko rozważyć, sprawdzić i tak dalej, ale po co? W większości przypadków to akurat nie jest ten największy kamień, który chcesz złapać. Na początek chcemy złapać te największe kamienie, tutaj, tutaj, tutaj i potem, jeżeli to już nie działa, to masz wybór. Wybór polega na tym, czy ja chcę kolejne 2 tygodnie albo 2 miesiące walczyć o 0,1%, albo tam w tym przypadku mieliśmy powiedzmy 7, a będziemy walczyć o tam nie wiem, 0,2 tego maja. Czy ja chcę, czy to biznesowo ma sens? Bo może się okazać, że w większości przypadków biznesowo to się nie opłaca, bo po prostu czas biegnie i nie ma w tym potrzeby. I owszem, nawet czasem w świecie akademickim może się wydawać, no ale ja tutaj piszę publikacje, ale tam też musi być jakieś powiązanie z innowacją, bo można pisać różne rzeczy, ale z drugiej strony, jak to się nie opłaca, to po co w ogóle to pisać? Znaczy, ja teraz nie dotykam tematów R&D, bo są takie tematy, które nie mogą się zwrócić tak szybko, ale jest sporo tematów, które akurat wprost dotyczą tej, tak powiedzmy, bieżączki, którą trzeba rozwiązać i tam też jest takie podejście, że w sumie mogę robić rzeczy, które nie mają takich zwrotów, nie ma opłacalności, więc po co je robić? Więc to, co chciałem pokazać, bardzo łatwo jest spędzić się w taki kozi róg i być zabieganym, czyli przychodzisz do pracy, cały czas coś robisz, ale na koniec dnia wyniku nie ma. I mam nadzieję, że to czujesz, że udało się nam osiągnąć tutaj 2 godzinki, plus to było dość spore czasu, takie wiesz, mówienie, gadanie i tak dalej. Udało się osiągnąć pewny wynik, który w tej chwili, nawet to, co już w tej chwili mamy, jak to wdrożysz, to już będzie całkiem dobry wynik, żeby już zaczął nawet jakoś sobie zarabiać na siebie. Teraz, czy da się zrobić coś więcej? Spróbujmy też podsumować już w tym przypadku
Так. А, то есть моя презентация. Так, підсумуємо. Чи далі зробити щось більше і яким мусить бути кожний твій крок? Ну, бо зараз істечемо в певному моменті, удалося певні речі зробити, і що далі? Ну, власне. Далі файно було, щоб континувати цей проблем, або принаймні якось його розвинути, або принаймні услышати, що можна зробити, і хтось інший може в тим допомогти. І хто? Ну, підповім ще одну річ. Так чи складно, що цей проблем, який зараз є, він був урухомлений в рамках курсу «Практичне вчення машинного відпосту» обласна едиція, яка в тій хвилі ще триває, навіть тут є учасниці цього курсу. І то діло такий спосіб, що мали ми 2 тижні, коли понад 60 пар осіб заангажувалося через 2 тижні цей проблем жизьбіли. Я там цілий час відповідав різні речі, але головне це особи жизьбіли цей проблем. І винік, який удалося осіонуть, бачиш, тут ваше на екрані. Найліпший винік був 5.24. Ну, він там винік, який ми в тій хвилі мерили, це було ще одне. Як бачиш, тут я не пам'ятаю, або це було хабакова 20 вершів в тій хвилі є. Він зараз бачиш, около 40, навіть не в шиски. І більшість ваших осіб, які тут мають, цей винік, то він повище 5.6. Ну, або там 5.5, в тому випадку є найгірший винік. І тут особи, які переробляли перебігали курс, чи особи, які прийшли, звикли те відео, які мали, було не вистачається дуже, але услышали, то сміли услышати, і так і винік зробили. Але найліпше відомо для тебе є яке. Ми зробили підсумування того, чи особи, які виграли з топ-5, там навіть хіба топ-6, або топ-5, повіділи своїх історій, чи що мусили зробити, аби удалося цей винік осіонути. Що на грані є, і він до тебе прийде власне мейлем. Зараз, якщо ході о цей курс, спомниш так дословно крутютка, так оце тут бігає. Чи так подіям, те особи, які брали удіал, вони звикли або в оклі не знали учення машинове, або десь там робили певні речі, наприклад, те хвилі особа, яка є, то Random Forest робила. Не пам'ятаю, який то був бранж. Ну і переробляючи ці речі, вдалося, як бачиш, цілком добрий винік ту осіонути. Мовлю о тому курсі, єдно важливо комунікувати в цей момент, бо то є комунікат, який діє ще ваші, він буде раз до кінця року. Рушаємо з так званим предпродажем цього курсу на єсенну едицію, чи то ж буде 9-та едиція, рушає на 4-го października, то ж раз написав. Тут є зараз приворку, в тому випадку, акурат, через те, що було тільки особ тут, певні особи десь там, Часть осіб мала проблем, щоб ще долучити, тому з курсом то є трохи інакше робити, там теж інакше сервери ще конфігурують, więc то ще справді того, що достаєш цей лінк, подобно як зараз входиш, логуєшся і діваєш, чи не потребуєш ніц інсталювати самодільно при себе. Можеш то зробити, якби не є то заказано, часть осіб, як так ще дистують, можеш то зробити. Натомість більшість осіб однак потребує, щоб то саме середовіско було сконфігуроване і ідея праці з тим була просто клікнення. Ну і то, що сповідаємо, зараз рушив через предаж, воно буде тривати дословно 7 днів, і то є тільки раз в тим року. І то зроблено спеціально для того, щоб особи, які мають певні труднощі фінансово, але сон відставання, щоб ще розвіяти, то варто просто не прикапити комунікати, бо колінега вже не буде. Які шагули, що, де, як і так далі. І зараз ніхто ж мовить на словах, бо певні вже теж є зменшений, więc достанеш мейла, у мейлі буде все описано крок по кроку, що має стати, коли ще зачинає, коли ще конче, і на яких варунках. А тут є ще при оказі презент для осіб, які, бо ідея була теж така, як хтось вже ще долучить, то файно було б якось додатково одвдячити. То одвдячення буде таке, що особи, які децидуються в цей момент, то опроч того, що достануть дуже корисні варунки, додатково через вікенд вони мали доступ до обичного сервера, можуть собі ще тут щось подіяти, бо нормально зараз цей сервер буде волонтерний з дуже простого поводу, бо то сон дуже кошти, які сон генеровані, які ну, не можемо доставити на двіший окрес, ніж просто вебінар. І ще хвилі може то потрібно, але по вебінарі будемо його виланчити. Więc szczegóły będą w mailie, sprawdź maile. Na koniec, tak jak prosiłem już na początek, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz YouTube, to bardzo proszę to zrobić, bo to jest moment, aby to zrobić. I też Telegram. O Telegram powiem teraz dwa słowa więcej, albo tam kilka słów więcej, dwa zdania więcej. Na Telegramie wrzucamy stosunkowo taką przemyślaną, ważną informację albo o eventach, albo różne ściągawki, które są tylko i wyłącznie na Telegramie. Więc jeżeli chcesz поставити такі різні PDF-и, відповіді і так далі, то Telegram то є місце, де хочеш долучити. Достатньо, що пишеш t.me для того workshop і вже будеш з нами. Як маєш питання, то напиш, ми відповімо.
I teraz jeszcze mamy moment taki, żeby właśnie spróbować odpowiedzieć na pytanie, że przez chwilę tu jestem. Natomiast mówiąc tak pod koniec, bardzo dziękuję za to, że udało się dotrwać tu do końca. Ja wiedziałem, że część osób tutaj na początek były takie pewne trudności, jeżeli chodzi o takie szybkie dostawianie serwerów, później to się naprawiło. Za to przepraszam, że tak się wydarzyło, ale przypomnę to, że my akurat chcemy, żeby działać w takim sposób jak masterclass i mogliśmy po prostu przez dłuższy czas filozofować, czy to ma sens, czy nie ma sensu, w jaki sposób lepiej to prowadzić. I wydaje mi się, że dzięki właśnie temu, co się wydarzyło, coraz lepiej wyczuwam, jak jeszcze można usprawnić to, co się wydarzyło. Ale z drugiej strony, bardzo by chciałbym Cię prosić też, o ile to, co było teraz przed chwilą, albo przez 2 godziny właściwie, jeżeli dla Ciebie to było wartościowe, to bardzo Cię proszę, napisz plusiki. Jeżeli jakbym jeden plusik to było wartościowe, 2 plusiki to bardzo wartościowe, a więcej plusików to jeszcze bardziej wartościowe. Dzięki temu w ogóle zrozumiem w tej chwili, czy warto kontynuować taką inicjatywę jak Masterclass. No bo zobacz, to jest bardzo trudna rzecz, żeby to zorganizować. Znacznie łatwo zorganizować na przykład webinar, to też nie jest trywialne zresztą. Ale pomyśleliśmy, że fajnie po prostu czasem pokazywać. Też widzisz tą dynamikę, jak ja to kaduję, jak to piszę, trochę inaczej pewnie myślisz i pewnie myślenie się przystawia, więc informacja zwrotna jest bardzo istotna. Dlatego bardzo Cię proszę, jeżeli chodzi o... No i Ciebie teraz będę patrzeć. Jeżeli dla Ciebie to było wartościowe, to napisz plusiki, bo to zdecyduje, czy będziemy chcieli to kontynuować. Również dostaniesz ankietę i w tej ankiecie będzie właśnie informacja, co jakby można usprawnić. Tam przemyślimy to pytanie, żeby to była ankietka taka bardzo krótka. Ale docelowo chcielibyśmy, żeby zebrać maksymalne informacje zwrotnej, aby poprawić różne rzeczy, które możemy poprawić. Bo część rzeczy już widzę ewidentnie, które można usprawnić. I zwykle szybko się uczymy, a jak to jest na produkcji, to uczy się jeszcze szybciej. Jak ktoś wie, o czym ja mówię, to rozumie, co mam na myśli. Więc myślę, że wiele wniosków po naszej stronie dodatkowo już wyciągnęliśmy, co tu można usprawnić. Też przy okazji takich trochę eksperymentów, kopiowania na Slack i tak dalej, widzę, że pewne rzeczy zaczynają działać lepiej. Ale Twoja odpowiedź może być po prostu bardzo pomocna i kluczowa, żeby jeszcze lepiej to ustrukturyzować i uświadomić sobie, a czy dalej to kontynuować, taki rodzaj inicjatywy. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo to jest taki zupełnie, to jest taki bardziej inny wymiar, bardziej dynamiczny i bardziej przemyślany, jeżeli chodzi o przekazanie wiedzy. Chociaż jest zdecydowanie bardziej trudniejsze, to jak live demo, prawda? Zawsze ktoś może się zepsuć pod tym względem, po prostu no, trudnie to jest. A z drugiej strony, jeżeli kontynuować, to w jaki sposób zrobić to jeszcze lepiej? My w ogóle, jeżeli chodzi o usprawnianie rzeczy, to my cały czas usprawniamy, mimo tego, że na przykład mamy 9. edycję kursu na jesień, to cały czas gdzieś tam coś rzeźbimy, dodajemy itd. To jest taka cecha, którą mamy już tutaj wbudowaną. Dlatego jeszcze raz tu powtórzę, że jak dostaniesz tą ankietę i Twój głos będzie ważny, jeżeli znajdziesz tą chwilę czasu, to wprost wpłyniesz na to, czy to się odbędzie i na jakich warunkach. No robimy to dla Ciebie specjalnie, więc jeżeli masz pomysł, co można usprawnić, jak usprawnić, jak tą wiedzę lepiej przekazywać, być może wolniej, być może szybciej, być może inny format, być może kilka ekranów, być może jeszcze coś. Jesteśmy bardzo otwarci na tego typu propozycje. Widzę duże plusiki, za to bardzo dziękuję. To jest motywujące, bo nie ukrywam, że stresuje mnie ten fakt, że pewne rzeczy poszły nie tak idealnie, jakby chciałbym, bo jednak jestem idealistą pod tym względem. Ale myślę, że z drugiej strony dzięki temu wiele rzeczy można tu usprawnić. Dzięki za to wsparcie. Ale też jeżeli ktoś ma pytania, to jest ten moment, żeby te pytania zadać, a ja spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Myślę, że teraz najlepiej zdawać na YouTubie, żeby tutaj nie musiałam się przełączyć między ekranami, więc czekam na informacje. Tak. Wrzucisz link do tego desetu na Kaggle. A właśnie, jeżeli chodzi o Kaggle, tam w mailu będą wszystkie wyjaśnione rzeczy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby tutaj jeszcze coś podziałać i tak dalej, tam będzie informacja, co z tym zrobić. My teraz akurat nie wrzucamy do wszystkich te linki, ale jak potrzebujesz coś podziałać, jak to się mówi, follow the instruction, czyli śledź za tą instrukcją, żeby być na bieżąco i dostaniesz te dane. Tylko pamiętaj, że dane są tylko w celach edukacyjnych. Tak się umówmy. Dobra, zaprognozujmy te ceny może. Jakub, a co można myśleć zaprognozujemy? W sensie uruchomić ten model. My go uruchamialiśmy. To był ten moment, kiedy uruchamialiśmy model predict i dostawaliśmy Y-pred. Y-pred był właśnie sprognozowany wartości. Nie wiem, czy to akurat miałeś na myśli, ale już to uzyskaliśmy wiele razy. No chyba, że masz na myśli, żeby to jeszcze lepiej sprognozować. No to akurat papierem. Tak, patrzymy co tu dalej. No tu widzę, Leszek mówi, że to nieskończone plusiki, bardzo dobrze. Mogę to wrzucić notebooki na Gitę. Notebooki jak najbardziej. Notebooki możesz wrzucać, nawet mogą być widoczne jakieś tam heady, sample, czyli kawałki danych, ale dane proszę nie wrzucać. Dane nie można.
To wynika no, z różnych tam rzeczy, więc to nie chodzi o to, że mi się nie chce, tylko po prostu są różne zobowiązania. Dobrze, to jest sprawdzę, tu są jakieś inne rzeczy. Tak, dobrze. Tutaj ktoś podpowiada, że na GitLab jest prywatny. Podpowiem, że GitHub też jest prywatny, też bezpłatny, bo chyba o to chodziło. To się zmieniło nie tak dawno. Tak, Iwona mówi, że mega profesjonalny webinar. No bardzo dziękuję. Tyle stresu, tyle energii wyłożone, też tyle osób jest zaangażowane w tym momencie, bo tutaj cała aparatura jest dookoła, więc bardzo staramy się, chociaż były rzeczy, które tutaj myślę, że musimy popracować tak technicznie nad serwerami, żeby jak to nie jest taki wybuch, że tyle osób się dołącza, to serwer musi być na to przygotowany, ale to popracujemy, to zawsze naprawimy. Patrzymy dalej, coś tutaj jeszcze się wydarzyło. Dobra, widzę, że wszystkie pytania, które tutaj były, przynajmniej tutaj pod końcówkę, w miarę sensownie udało się odpowiedzieć. To jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję za informacje zwrotne, te wszystkie przyciski, które zobaczyłem. Jak ich sumuję, to czuję, że jest dużo twórczo pozytywnej energii. To już prawie świadczy o tym, że będziemy chcieli to kontynuować. Przypomnę tą ankietę, którą dostaniesz, bo chcielibyśmy naprawdę ten format, jak pociągniemy, zrobić go jeszcze bardziej dopracowanym w taki sposób, aby przemawiało to do Ciebie. Jeśli są jakieś elementy, które warto usprawnić i masz konkretny pomysł, jak to zrobić, to koniecznie podziel się tym pomysłem, bo właśnie dzięki temu być może właśnie Twój pomysł będzie wdrażony następnym razem. Naprawdę uczymy się bardzo szybko i wdrażamy te pomysły bardzo szybko, o ile to pozwala nam nasze możliwości i tak dalej. Ale to tak się poskłada, że to ma sens pod względem takim, wiesz, różnych ograniczeń czasowych, ludzi mamy na to i tak dalej, no to pewnie się pojawi. Tyle na dzisiaj. Miłego wieczora. Cześć. Na razie. Wszystkiego dobrego. Pa. Hajdamovie.pl. Produkcja filmowa.